Dzień dobry, otwieram sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam burmistrza pana Dariusza Skibę, wiceburmistrza pana Andrzeja Jarocińskiego, panią skarbnik, panią Danutę Kopeć, sekretarza pana Wojciecha Furmanka. Witam wszystkich przybyłych radnych. Witam również przybyłych gości na dzisiejszą sesję, mieszkańców. Pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami obrady sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów tzw. RODO. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest stwierdzenie kworum. Bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum. Zgodnie z listą obecności i potwierdzonym przez Państwa radnych kworum stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania obrad, prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu trzeciego, to jest zatwierdzenie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, chciałbym prowadzić w dzisiejszym dniu dwie zmiany. Po pierwsze, chciałbym wprowadzić jedną uchwałę do porządku obrad w punkcie szóstym, podpunktu szóstego w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych oraz ujęcie go jako projekt punkt po punkt C. Druga zmiana to proszę o zdjęcie z punktu siódmego pod punktu H w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej w Bodzentynie w drodze bezprzetargowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę radny pan Dominik Tudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, bardzo cieszę się, że moje sugestie, które były przekazane na komisji, zostały uwzględnione, docenione i zdjęty zostanie ten punkt z porządku obrad. Bardzo cieszę się, że ten głos pozostał tutaj zauważony i cieszę się, że pan burmistrz też go zauważył. Dziękuję. A czy pan jakieś zmiany do porządku obrad sugeruje? Pani przewodnicząca, zgłosiłem się nawet chyba przed burmistrzem. Pani przewodnicząca najpierw poprosiła o głos pana burmistrza. Moja uwaga była ta sama, aby punkt H, podpunkt H w punkcie siódmym dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej w Bodzentynie w drodze bezprzetargowej został zdjęty z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Szanowni państwo, nie byłem na komisji i nie znam sugestii pana radnego, więc się nie odnosiłem do pana sugestii, tylko do analizy materiałów, nie do pańskich sugestii, bo nie byłem obecny na komisjach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Proszę, radny pan Dominik Dudek.
W takim razie, panie burmistrzu, jakie to materiały wypłynęły w ostatnim czasie, że taka sugestia się pojawiła, aby pan z własnej woli zdjął ten punkt z porządku obrad? Cóż nowego w tej sprawie zaistniało? Dziękuję. Szanowni państwo, ja bardzo przepraszam. Ja chciałabym państwa jeszcze raz zapytać, czy ktoś z państwa radnych wnosi jakieś uwagi, czy ma jakieś uwagi w sprawie przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma, to ja przystąpię do głosowania. Kto jest za wnioskiem burmistrza miasta i gminy Bodzentyn w sprawie wprowadzenia do porządku obrad do punktu 6 podpunktu C w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych oraz ujęcie go w podpunkcie C. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza został zaakceptowany przez państwa radnych jednogłośnie i będzie wprowadzony do punktu 6 podpunktu C. Proszę o przegłosowanie kolejnego wniosku pana burmistrza, który brzmi: kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie, jeszcze raz, wniosku pana burmistrza w sprawie zdjęcia z porządku obrad z punktu 7 podpunktu H w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej w Bodzentynie w drodze bezprzetargowej. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że wyżej wymieniony przeze mnie wniosek został przez państwa radnych jednogłośnie zaakceptowany i przyjęty. Szanowni państwo, pragnę poinformować, że w wyniku zmiany zmieni się numeracja kolejnych podpunktów w dzisiejszym porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 4. Proszę jeszcze przegłosowanie całego porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że porządek obrad państwo radni przyjęli jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 lutego 2023 roku oraz 23 marca 2023 roku. Proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby może zabrać głos? Zaznaczę tylko, że do protokołów nie zostały naniesione żadne zmiany czy też wnioski. Jeżeli nie ma z państwa radnych jakichś uwag, to ja bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 lutego 2023 roku. Kto jest z państwa za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że protokół sesji z dnia 24 lutego 2023 roku został przez państwa radnych przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. I proszę państwa o przegłosowanie kolejnego protokołu z sesji z dnia 23 marca 2023 roku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że protokół sesji z dnia 23 marca 2023 roku został przez państwa radnych przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest punkt 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy Bodzentyn między sesjami za trzeci kwartał 2023 roku. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, kończy się kwartał trzeci, więc jak za każdym razem przekazuję Państwu najważniejsze działania, w których brałem udział. A więc 26 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Bodzentynie oraz było czwarte posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 80. rocznicy pacyfikacji wsi Michniów, mauzoleum w Michniowie. 27 czerwca wziąłem udział w posiedzeniu członków Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Podpisałem umowę w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego w ramach modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Podpisanie umowy wykonawcą jest firma Idea Rękas. Projekt pod nazwą budowa ulicy Sosnowej w Wilkowie, opracowanie dokumentacji projektowej. 29 czerwca odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Placówek Służby Zdrowia. Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Starachowicach w sprawie zakupu działki prywatnej w celu zamiany nad leśnictwem Suchedniów, działka na wymianę za drogę w Śniadce. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej w Bodzentynie. 30 czerwca podpisałem umowę z wykonawcą na zadanie pod nazwą zakup urządzeń zabawowych i zachowanie działek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia strefy zabaw dla dzieci. 4 lipca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Gminy Łagów w sprawie złożenia wniosków dla gmin objętych PGR-ami. 5 lipca spotkanie z rodzicami dziećmi w sprawie półkolonii organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Bodzentynie. 6 lipca spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentynie z przedstawicielami firmy Graczkowski Dotacje oraz przedstawicielami OSP Bodzentyn w sprawie złożenia wniosku oraz zakupu samochodu dla OSP Bodzentyn. 7 lipca spotkanie w Urzędzie tutaj w Bodzentynie w sprawie organizacji wojewódzkich obchodów Święta Wojska Polskiego. 9 lipca odbył się piknik rodzinny bezpieczny z kołami gospodyń wiejskich w Bodzentynie. 10 lipca uroczystość podpisania umowy dotacji w ramach konkursu pod nazwą Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. 12 lipca udział w uroczystościach w obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie. 14 lipca odbyła się konferencja prasowa dotycząca obchodów Święta Wojska Polskiego pod hasłem Silna Biało-Czerwona w Bodzentynie. 14 lipca spotkanie w biurze poselskim pani poseł Agaty Wojtyszek w sprawie dofinansowania na zabezpieczenie murów zamku w Bodzentynie. Podpisanie aktu notarialnego w Kielcach w sprawie przejęcia gruntów pod drogę do przepompowni ścieków na Kamieńcu. 20 lipca spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w sprawie rewitalizacji zamku w Bodzentynie. Podpisanie aktu notarialnego w Kielcach w sprawie służebności przejazdu. 20 lipca. 21 lipca podpisanie umowy z wykonawcą na zadanie pod nazwą Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich, zakup sprzętu na poszerzenie świetlic wiejskich. 24 lipiec do 4 sierpnia byłem na urlopie. 6 sierpnia udział w wydarzeniu finał 23.5. przeglądu zespołów folklorystycznych i solistów Chmielniku. 8 sierpnia spotkanie w Kielcach w sprawie organizacji trzeciego rajdu rowerowego imienia Westerplatczyków z Kielc na Westerplatte. 10 sierpnia spotkanie z marszałkiem województwa w sprawie planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wzdół. Podpisanie umów w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach rządowego programu Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą Aktywna Tablica.
11 sierpnia spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentynie w sprawie organizacji Dnia Wojska Polskiego. 14 sierpnia udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego przy ruinach Pałacu Krakowskich Biskupów w Bodzentynie. 15 sierpnia odbyły się dożynki gminne w miejscowości Wzdół. 19 sierpnia odbył się festyn w miejscowości Celiny. 20 sierpnia odbył się festyn w miejscowości Psary Kąty. 21 podpisanie umowy z wykonawcą Prosta Projekt Rafał Ślusarski na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Wola Szyjekowa, Celiny, Bodzentyn. W tym samym dniu też odbyło się zebranie sołeckie w Świeradowicach i w Śniadce. 22 sierpnia spotkanie robocze w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszycach w sprawie omówienia dalszej procedury i czynności zmierzających do podpisania aktu notarialnego umowy spółki SIM KZN Świętokrzyskie. 23 sierpnia podpisanie umowy z wykonawcą Krzysztof Dychała na zadanie pod nazwą wykonanie robót podobnych postaci wykonania barier ochronnych wygrodzeniowych na parkingu na ulicy Kościelnej oraz Placu Targowym w Bodzentynie. W tym samym dniu też odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Psary Kąty oraz Psary Stara Wieś. 24 sierpnia spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w sprawie organizacji trzeciego rajdu rowerowego imienia Westerplatczyków Kielce Westerplatte oraz spotkania zebrania sołeckie w miejscowości sołectwie Wzdół Rządowy oraz Wzdół Kolonia. 25 sierpnia spotkanie w Bielinach z przedstawicielami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie przebudowy dróg gminnych. Udział w spotkaniu z mieszkańcami Świętej Katarzyny w sprawie wykupu gruntów pod drogę gminną ulica Grabowa i ulica Jadłowa oraz udział w wydarzeniu wernisaż wystawy linorytu pani Moniki Iwan organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Bodzentynie. 26 sierpnia odbyły się Dni Świętej Katarzyny oraz odbyła się wydarzenie w Zagrodzie Czernikiewiczu pod nazwą Cztery pory roku na wsi w Zagrodzie Chłopskiej, okres żniw. 27 sierpnia do 2 września byłem na urlopie. Podczas tego urlopu wziąłem udział po raz trzeci w rajdzie rowerowym imienia Westerplatczyków z Kielc na Westerplatte. 4 września podpisanie umowy z wykonawcą przedsiębiorstwa usługowe handlowe Witold Wilkosz na zadanie pod nazwą Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bodzentyn do placów oświatowych oraz zebrania sołeckie w sołectwach Dąbrowa Dolna oraz Dąbrowa Górna. 5 września podpisanie umowy z wykonawcą EkoŚwiat pod nazwą usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do wienia balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz było spotkanie z panią projektant w sprawie projektu budowy boiska sportowego w Bodzentynie. 6 września odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Wola Szygiełkowa. 7 września udział w spotkaniu pod nazwą Nowa Perspektywa, Nowe Możliwości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Następnie odbyły się w tym samym dniu zebrania sołeckie w miejscowości Orzechówka oraz Wzdół Parcele. 9 września odbyło się wydarzenie Narodowe Czytanie w gminie Bodzentyn. 10 września udział w uroczystościach usunięcia poświęconej tablicy pamiątkowej 155. rocznicę zamieszkania Stefana Szymanowskiego w Krajnie. Udział w uroczystościach usunięcia pomnika ofiar niemieckiej zbrodni w Celinach. 14 września podpisanie umowy z wykonawcą ogrodziarnia Tomasz Kowalski i rozłożenie trawy w ramach zadania pod nazwą zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Leśnej Starej Wsi. Zebrania sołeckie w tym samym dniu w Świętej Katarzynie i Wilkowie. 16 września udział w spotkaniu w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz udział w uroczystości oficjalne otwarcie Parku Legend Nowej Słupi. 18 września
udział w uroczystościach gala inauguracyjna roku akademickiego Filharmonii Świętokrzyskiej, to jest Uniwersytet III wieku. Wieczorem spotkania sołeckie w tym samym dniu w miejscowości Siekierno i Leśna. 19 września spotkanie z mieszkańcami miejscowości Leśna Stara Wieś w sprawie remontu drogi gminnej. 21 września zebrania sołeckie miejscowości Podgórze oraz Celiny. 20 września zebrania sołeckie miejscowości Ścięgnia Kamieniec. 22 września udział w uroczystościach Święto Patrona Szkoły i ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Psarach oraz podpisanie ugody na sprawie odszkodowania za przejęcie praw własności nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim. 23 września udział w uroczystościach oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej. 24 września odbył się festyn rodziny w Siadowicach. 26 września spotkanie ze starostą kieleckim w starostwie w Kielcach w sprawie regulacji gruntów pod drogi gminne. Udział tutaj w Bozentynie odbyło się spotkanie z sołtysami z obecności pani minister klimatu i środowiska panią Anną Moskwą, wiceministrem infrastruktury Grzegorzem Witkowskim i parlamentarzystami organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach w ramach programu Sołtys, ambasador programu Czyste Powietrze. 27 września zebranie sołeckie w sołectwie Wiącka i Podmielowiec i 28 września, czyli wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Placówek Służby Zdrowia w Bodentynie oraz spotkanie sołeckie w Ucisku oraz pod Psary Podłazy. Dziękuję bardzo. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Mam taką prośbę, czy to sprawozdanie mogłoby zostać opublikowane albo na stronie urzędu, albo w systemie e-sesja, żebyśmy mieli wgląd do tego sprawozdania, bo tam jakieś takie pojawiły się, nie dosłyszałem pewnych informacji. Tam pojawiło się usunięcie, odsłonięcie, żeby uniknąć wątpliwości, czy jest możliwość, aby to znalazło się w internecie ogólnie. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Szanowni państwo, to jest taki brudnopis, to nie jest oficjalny jakiś dokument, który mogę panu to dać, prawda? To ma, może pan sobie gdzieś tylko skseruje pan, dobrze? Bo nie, ja po sesji panu to przekażę. Obiecuję, że panu to przekażę, nie będę uciekał, więc panu to zostawię, dlatego że to nie jest jakaś tajemnica, bo to jest wszystko z kalendarza, który jest w systemie u nas informatycznym, jakie działania podejmuje, więc to nie ma problemu. Po sesji panu to dam i bez żadnych jakichś wykreśleń, skreśleń, bo to jest rzecz oficjalna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. To jest wybory ławnika na kadencję 2024-2027. Szanowni państwo, artykuł 160 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Sądzie Rejonowym w Starachowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Bozentynie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. Do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dwóch ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dwóch ławników, do Sądu Rejonowego w Starachowicach jeden ławnik. Do Rady Miejskiej w Bozentynie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach, w związku z czym na sesji w dniu dzisiejszym dokonany zostanie wybór. Do widzenia.
Przechodzimy do podpunktu A punktu 6. Przedstawienie opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Bardzo proszę przewodniczącego zespołu o przedstawienie opinii. Bardzo proszę pan sekretarz Wojciech Furmanek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Przedstawię opinię zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Opinia z dnia 7 września 2023 roku na temat kandydata na ławnika, w szczególności dotycząca spełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie. Zespół opiniujący kandydatów na ławnika, zwany dalej zespołem, powołany został uchwałą numer 76/633/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w następującym składzie. 1. Pani Teresa Bzymek, 2. Pan Jan Wilkosz, 3. Pan Wojciech Furmanek, 4. Pani Ewa Białek, 5. Pani Katarzyna Furmańczyk. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej ustawą. Zadaniem zespołu, zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy, jest sporządzenie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwrócił się do Rady Miejskiej w Bodzentynie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. Odpowiednio do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dwóch ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dwóch ławników i do Sądu Rejonowego w Starachowicach jeden ławnik. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 30 czerwca 2023 roku. Do Rady Miejskiej w Bodzentynie wpłynęło jedno zgłoszenie na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach. Zespół dokonał analizy zgłoszenia kandydata na ławnika kolejno na posiedzeniach w dniach 14 lipca i 7 września 2023 roku pod kątem spełnienia przez kandydata wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i 159 ustawy. Artykuł 158 paragraf 1 mówi: ławnikiem może być wybrany ten, kto 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5. nie przekroczył 70 lat, 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Paragraf 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Artykuł 159 paragraf 1 mówi: ławnikiem nie mogą być 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6.
duchowni, 7 żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8 funkcjonariusze służby więziennej, 9 radni gminy, powiatu i województwa. Paragraf drugi. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Zespół ustalił, że zgłoszenie kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach pani Wiesławy Kupis złożone zostało w terminie przez uprawniony podmiot na karcie według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Do zgłoszenia dołączono wszystkie załączniki wymagane w artykule 162 paragraf 2 ustawy. Ponadto w dniu 28 lipca 2023 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydacie na ławnika. Opinia w formie pisemnej wpłynęła do urzędu w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Zespół, biorąc pod uwagę powyższe, stwierdza, że kandydatka do Sądu Rejonowego w Starachowicach, pani Wiesława Kupis, spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z czym pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną kandydatkę na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach. Opinię o zgłoszonym kandydacie przygotowano w oparciu o 1. zgłoszenie kandydata, 2. informacje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Wymienione wyżej dokumenty, protokoły z przebiegu posiedzeń zespołu wraz z listami obecności stanowią odrębną dokumentację dostępną do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Bodzentynie. Podpisy członków zespołu i tu wszyscy członkowie, 5 osób podpisało się pod tym protokołem. Ja tak na marginesie powiem, że największy problem w ustaleniu, czy kandydat się nadaje, to był tutaj taki punkt, czy nieskazitelny charakter. Trudno nam było to ustalić, ale mąż nie skarżył się, to chyba jest nieskazitelny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu B. To jest powołanie komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o wybór spośród państwa radnych 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie 3 radnych do pracy w komisji. Bardzo proszę, pani radna Bogusia Jankowicz. To ja poproszę, zaproponuję panią Agnieszkę i jeszcze panią Anię. Czy pani Agnieszka Barcikowska wyraża zgodę? Zaraz. Czy pani Anna Obara wyraża zgodę? Bardzo proszę, radny pan Dominik Dudek. Ja zaproponuję kandydaturę pana Jerzego Tofila. Dziękuję. Czy pan Jerzy Tofil wyraża zgodę? Odczytam teraz nazwiska. To jest pani Barcikowska Agnieszka, pani Obara Anna, pan Jerzy Tofil. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi co do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę. Proszę państwa o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej na tabletach. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Przegłosowanie komisji skrutacyjnej na tabletach. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Dziękuję. Stwierdzam, że skład komisji skrutacyjnej został przyjęty przez państwa radnych większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. To jest pan Jerzy Tofil. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Mam pytanie takie formalne, czy przed tym głosowaniem z uwagi na fakt, że pojawiła się pani radna Borek, nie powinniśmy zrobić kworum i dopiero przeprowadzić tego głosowania. To tylko formalnie. Chociaż to i tak jest większością głosów przegłosowana uchwała, ale żeby później jakiś nie było problemów, co mogłoby na przykład podnieść dział prawny wojewody. Dziękuję. Czy pan sugeruje, aby ponownie przeprowadzić głosowanie w sprawie składu komisji skrutacyjnej? Bardzo proszę. Nie, pani przewodnicząca, tylko pytam, czy to z punktu widzenia formalnego jest prawidłowo zrobione. I pan sekretarz tutaj może by w tym zakresie, bo widzę, że chce zabrać głos. Uważam, że i tak większością głosów państwo radni zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej, także jedna osoba, która nie wzięła udziału w tym głosowaniu, to na pewno nie zaważy na wyniku tego głosowania. Czy pan sekretarz chce jeszcze dodać coś więcej od siebie? Chce pan sekretarz? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca to moim zdaniem prawidłowo to zinterpretowała. Po prostu w tym momencie pani radna była nieobecna i nie brała udziału w głosowaniu a na dodatek ten jeden głos nie zmieniłby wyniku głosowania, więc nie ma potrzeby robić reasumpcji. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do kolejnego podjęcia uchwały, bardzo proszę państwa radnych o ponowne potwierdzenie kworum. Dziękuję. Stwierdzam, że stan obecności na posiedzeniu od obecnej chwili to jest 13 radnych. Przechodzimy do podpunktu C. To jest podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Szanowni państwo, regulamin w sprawie głosowania był przedstawiony państwu radnym na posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej. Dlatego też chcę państwa tylko zapytać, czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych została przyjęta przez państwa radnych jednogłośnie. Ogłaszam teraz 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie. Przechodzimy do podpunktu D. To jest przeprowadzenie głosowania. Proszę komisję skrutacyjną. Bardzo proszę, żeby komisja skrutacyjna tu podeszła do mnie. Proszę o rozdanie kart do głosowania, a przewodniczącego komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Bardzo proszę o poinformowanie, jaki jest skład komisji, jak Państwo radni się ukonstytuowali. Proszę przewodniczącego komisji o wyczytywanie z listy imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, wręczenie im kart do głosowania, a wyczytanych radnych proszę o podchodzenie, zagłosowanie i wrzucenie do urny karty do głosowania. Bardzo proszę, kto jest przewodniczącym? Szanowni Państwo, chciałam tylko przypomnieć, objaśnię przebieg głosowania tajnego. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które za chwilę Państwu rozdamy. Szanowni Państwo, będzie tak wyglądało, że każdy wyczytany radny podejdzie tutaj, odbierze sobie kartę, zagłosuje i wrzuci ją do urny. Skład komisji: Jerzy Tofil, Anna Obara i Agnieszka Barcikowska. Przewodniczącą została Agnieszka Barcikowska. Objaśnienia do przebiegu głosowania. Komisja skrutacyjna przygotowała kartę do głosowania, które za chwilę Państwu rozda. Nazwisko kandydata na ławnika umieszczone zostało na kartach do głosowania. Radny głosuje przez postawienie znaku X w kratce z prawej strony wyrazu tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata poprzez postawienie znaku X w kratce z prawej strony wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi kandydata. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego, który po dokonaniu aktu głosowania wrzuca do urny kartę do głosowania. Wybór na ławnika sądu rejonowego w Starachowicach uznaje się za dokonany w przypadku otrzymania przez kandydata więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi. Ustalenie wyników głosowania. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone przez komisję skrutacyjną. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania radny postawi znak X w obu kratkach, jednocześnie obok wyrazu tak i nie, albo nie postawi znaku X w żadnej kratce. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna ustali wyniki głosowania, sporządzi protokół i ogłosi wyniki. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pani Teresa Bzymek. To ma być tajne. Sikora Katarzyna. Wilkosz Jan. Borek Marzanna. Dominik Dudek. Tak. Zofia Gliwa. Jankowicz Bogusława. Matla Mariusz.
Skarbek Dominika. Nie, 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 od drugiej strony. Dobra. Zieliński Tadeusz. Tak, nikt nie widzi. Jerzy Tofil. Jeszcze raz. Anna Obara. I Agnieszka Barcikowska. Wszyscy obecni radni zagłosowali? Wobec tego zostało... Szanowni Państwo, dziękuję i ogłaszam 15-minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o policzenie głosów i przygotowanie protokołu z głosowania, a następnie o podanie wyników głosowania. Dziękuję.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej panią Agnieszkę Barcikowską o odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania. Bardzo proszę. Odczytam protokół. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 29 września 2023 roku w celu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027. W związku z artykułem 160 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo do ustroju sądów powszechnych głosowanie dla wyboru ławników odbywa się w głosowaniu tajnym. Komisja skrutacyjna w składzie pani Agnieszka Barcikowska przewodnicząca, pani Anna Obara członek, pan Jerzy Tofil członek. Stwierdza się, że na sali jest obecnych 13 radnych. Głosowało 13 radnych. Głosów ważnych oddano 13. Głosów nieważnych oddano 0. W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach zgłoszony kandydat pani Wiesława Kupis otrzymała następującą liczbę głosów. 11 głosów na tak, 2 głosy na nie. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach na kadencję 2024-2027. Pani Wiesława Kupis. I tutaj podpisy Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Stwierdzam, że w wyniku tajnego głosowania Rada Miejska w Bodzentynie dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach w osobie pani Wiesławy Kupis. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027. Pragnę poinformować, że wyniki tajnego głosowania są podstawą do przedstawienia uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027 została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, pani Wiesława Kupis jest nieobecna, jednakże pragnę serdecznie pogratulować wyboru na ławnika i życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy. Przechodzimy do punktu siódmego. To jest podjęcie uchwały w sprawie podpunkt A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2047. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Stwierdzam, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest podpunkt B, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów, przy jednym głosie przeciwnym, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest podpunkt C. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Bodzentyn i jednostkom organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz skazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała przeze mnie została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, to jest podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Jarmarku Staroci oraz kiermaszów okazjonalnych. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Jarmarku Staroci oraz kiermaszów okazjonalnych została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przez Państwa radnych przyjęta większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, to jest radny pan Dominik Dudek. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Bodzentyn na rok 2024. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu dzisiejszych porządków obrad. To jest podpunkt G. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego wzdłuż Kolonia na obszarze gminy Bodzentyn. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam wielką prośbę, żebyście Państwo zgodzili się na techniczną zmianę. Tutaj dopatrzyliśmy się jeszcze jednego błędu w załączniku numer 2. Punkt numer 3 w materiałach, które Państwo dostaliście tydzień temu, ma brzmienie: w ustawowym terminie nie wpłynęła jedna uwaga w całości uwzględniona. Ten punkt powinien mieć i poprawione, i taki, nie wiem, czy tutaj pani Katarzyna przesłała Państwu, w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Stwierdzam, że uchwała została przez Państwa radnych przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. To są wolne wnioski i zapytania. Szanowni Państwo radni, wpłynęło pismo do przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie, pani Teresy Bzymek, od doktora inżyniera Dominika Dudka, radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie. Pan radny, odczytam. W piśmie pisze tak. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Korzystając z praw określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 61 ust. 1, działając na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych, tekst Jednolity Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 902, zwanej dalej UDIP, w oparciu o artykuł 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst Jednolity Dziennik Ustaw 2022, pozycja 559, 583, 1005, 1079, 1561 zwraca się do Pani z prośbą o udostępnienie następujących informacji publicznych. Czy przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek leczy się psychiatrycznie w okresie sprawowania wyżej wymienionej funkcji oraz czy w okresie sprawowania wyżej wymienionej funkcji zażywa leki mogące mieć wpływ na racjonalne podejmowanie decyzji, na przykład leki otępiające, leki psychotropowe. Jak czytamy w dostępnym orzecznictwie w tym zakresie, cytat, z wykładni artykuł 5 ust. 2 UDIP wynika zresztą wprost, że udostępnieniu podlega informacja o osobach pełniących funkcje publiczne, mająca związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Kryterium tych warunków spełniają informacje następujące posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, przebiegu kariery zawodowej oraz stanu zdrowia dające obraz kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji do pracy na określonym stanowisku, w które co do zasady z pewnym zastrzeżeniem co do oświadczenia majątkowego wpisuje się żądanie skarżącego udzielenia wnioskowanych informacji. Jednocześnie na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, tekst Jednolity, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 902, proszę, aby wnioskowane informacje zostały przesłane w formie elektronicznej na mój adres mailowy i tu jest zawarty adres mailowy, z poważaniem Dominik Dudek. Szanowni Państwo, w różny sposób mogę się odnieść do tego pisma. Nie muszę w ogóle na nie odpowiadać, jednakże pozwolę sobie odpowiedzieć radnemu panu Dominikowi Dudek, że nie leczyłam się psychiatrycznie w okresie sprawowania funkcji, ale i w ogóle w całym moim życiu 58 lat nie leczyłam się psychiatrycznie i nie brałam leków
jak tu pan pisze, otępiających, psychotropowych. Szanowny panie radny, bardzo są kąśliwe te uwagi i te pana pytania. Nic na ten temat więcej nie mogę dodać, bo naprawdę mi jest trudno cokolwiek w tej sytuacji powiedzieć, cokolwiek. Na swoją obronę tylko mogę powiedzieć tyle, że no jestem już 25-letnim sołtysem. Myślę, że jeżeli moje zachowanie w jakiś sposób by było niewłaściwe, na pewno ludzie na takie stanowisko nie typowaliby mnie z roku na rok. Mogą to oni powiedzieć, którzy na co dzień żyją ze mną, współpracują. Jeszcze powiem tyle, szanowni państwo, że takie samo pismo otrzymał siedzący tu obok burmistrz pan Dariusz Skiba. Burmistrz, któremu też nie można nic zarzucić. Jest to człowiek, który wykonał na terenie naszej gminy inwestycje za około 200 milionów złotych. Jak można pytać go właśnie o takie rzeczy, czy leczy się psychiatrycznie? To już szanowni państwo radni, jak i mieszkańcy, którzy oglądają transmisję sesji Rady Miejskiej, niech odniosą się do tego, czy można być aż tak złośliwym, czy można być takim człowiekiem, a może już nie ma do czego się uciec, już brakło argumentów na te sarkastyczne komentarze, uwagi, które padają pod naszym adresem, że ucieka się już do takiego ostatecznego, mogłabym powiedzieć, już do tego najniższego poziomu, żeby takie pytania zadać. Dziękuję bardzo. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja się zwrócę dzisiaj do mieszkańców, może nie tutaj do rady, bo mieszkańcy, którzy nas tu oglądają, w ciągu prawie 50-letniego życia mojego spotkało mnie różnych rzeczy, przeżyłem różne sytuacje, chwile, ale nie spodziewałem się, że w funkcjonowaniu publicznym, bo przecież funkcjonuję w samorządzie no ponad 17 lat, więc różne rzeczy widziałem i żeby działalność radnego, osoby publicznej opierała się na tego typu insynuacjach, podejrzeniach i pytaniach, które no, wykraczają pod jakąkolwiek wyobraźnię, bo jeśli chodzi o tok myślenia pana radnego Dudka, to możemy sobie teraz wyobrazić, że będziemy pytać każdego ministra, każdego posła, senatora, każdego urzędnika funkcji publicznej, czy jest zdrowy psychicznie. O czym w ogóle mówimy? Ja zadaję sobie pytanie, jakie towarzyszyły przesłanki panu Dudkowi, żeby sformułować tego typu zapytanie, w trosce o co? Pan radny ma zadanie głównie służyć dla swoich mieszkańców, swoich wyborców, swojej miejscowości, samorządu gminy. Oczywiście to jest, jeśli chodzi o zdrowie, przekonał się ostatni minister, że nie wolno ujawniać nikogokolwiek publicznie, jakie leki bierze, gdzie się leczy. O tym mówi też ustawa o RODO. Ja oczywiście panu powiem ustnie, że w okresie pełnienia funkcji nie brałem i nie biorę leków psychiatrycznych, o czym pan tu pisze, i nie jestem psychiatrą, nie jestem specjalistą, nie jestem jego pacjentem. Powiedziałem panu to ustnie. Według mnie pan się posiłkuje jakimiś kłamstwami, jakimiś pomówieniami, fałszywymi danymi lub, tak powiedziała pani przewodnicząca, pan jest niespełniony, bo 5 lat tutaj pan prawie jest. Napracował się pan bardzo ciężko, jeśli chodzi o walkę ze mną,
z naszym, w ogóle naszą gminą, systemem. Głosuje pan dzisiaj przeciwko swoim inwestycjom, gdzie wprowadzone są środki na budowę boiska wielofunkcyjnego tu na Łysicy Bodzentyn. Głosuje pan przeciwko rewitalizacji Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie są tam pieniądze wprowadzane. I według mnie, taka moja ocena jest, pan nic nie osiągnął w tym czasie, pan to potwierdza, bo pan kiwa głową teraz. Pan nic nie osiągnął, pan zaskarżał wiele naszych działań do prokuratury, do policji, do innych instytucji kontrolnych, z których nic nie wynikło. Nie oskarżono nas o jakieś malwersacje, o korupcję, o przestępstwa, o wykroczenia. Nie zapłaciłem jakichś kar tutaj, żebym ponosił jakieś odpowiedzialności za jakieś moje działania, które są niezgodne z prawem. Robimy wszystko zgodnie z literą prawa. I według mnie to jest właśnie akt desperacji, jakiegoś upadku pana, jakiegoś poziomu, który pan dotknął, jakiegoś dna, z którego pan się nie może podnieść. Pytanie do człowieka, kogokolwiek, czy pan jest chory psychicznie, czy pan się leczy u psychiatry, czy pan bierze jakieś leki. Co to ma za związek w ogóle z naszą pracą, naszymi jakimiś działaniami? Za kogo w ogóle pan się uważa? Za budowlańca, ekonomistę, lekarza, technika? Pan stawia się jako wielki omnibus, że pan się na wszystkim zna. Drodzy państwo, słysząc to, ten tekst, co pani przeczytała, przewodnicząca, pytanie pana radnego, oceńcie sami, kto tu potrzebuje specjalisty. Bo tak ja to odbieram. Staram się wykonywać swoją pracę jak najbardziej, tylko mogę, uczciwie, pracowicie, rzetelnie. A pan to mi oskarża, oskarża nas cały czas przez te kilka lat o nasze jakieś niecne działania związane z inwestycjami, z konstrukcją budżetu, wydatkami, to jeszcze wtrąca się w prywatne sprawy, jakim jest ochrona zdrowia każdego człowieka. W ogóle naprawdę, to, jak dotrzymałem to pismo, to aż nie mogę w to uwierzyć, że człowiek tego jest zdolny. To jest naprawdę trudno ogarnąć, żeby człowiek, który się tytułuje tutaj tak butnie doktor, inżynier, naukowiec, wykładowca na uczelni, zajmuje się takimi rzeczami. To jest dla mnie po prostu sprawa no niepojęta, żeby człowiek do tego poziomu się zniżał. Jest tyle ważnych spraw, tyle ważnych działań do podejmowania w naszej gminie. Nie szanuje pan nic, nawet jednej inwestycji. To jest bardzo przykre, upokarzające, żeby człowiek nie dostrzegł ani jednego dobra w naszej pracy. Ani jednego dobra pan nie dostrzegł, jeśli robimy cokolwiek dla ludzi. Jeździ pan teraz po zebraniach, to aż, jak pan się w ogóle nie wstydzi patrzeć w swoje lustro? Pojechał pan do wiązki, gdzie był pan przeciwny działalności spółki, gdzie spółka wykonała w wiązce i podłazach i w innych miejscowościach kanalizację, gdzie mieszkańcy mogą teraz to korzystać. Gdzie tam projektujemy drogi powiatowe, a pan był przeciwko. Nie używałem tego na zebraniu celowo, żeby nie było jakiegoś zamętu, bo wiedziałem, że pan przyjechał sobie, nie wiem, na jakąś wizję lokalną, jako pełnomocnik kogokolwiek. I pan jeździ po tych miejscowościach, gdzie pan głosował przeciwko tym inwestycjom. To jest porażające. I nikczemne działania, tak naprawdę, żeby człowiek dorosły, mieni się, który naukowcem, doktorem, takie działania podejmuje. Przez 5 lat ani razu pan nie zagłosował, ani razu za zmianami w budżecie, za WPF-ie, a tam są takie ważne dla mieszkańców inwestycje kluczowe, które teraz odbieramy, kiedy obieraliśmy. W Dąbrowie Górnej świetlica piękna. Zasługi pana, jakie tam są, że pan to tam dokonał? W Sarach w szkole, sala sportowa. Jakie pan zasługi tam podjął, że pan się pan pokazywać i pokazywać swoją osobę, że pan tam jakieś ma zasługi przy tych inwestycjach? To jest dopiero tupet, jakieś bałwochwalstwo. Szanowni państwo, chciałoby się dużo powiedzieć na temat tego,
to się dzieje tutaj i tego pana, który tutaj prowokuje, bo to jest tylko prowokacja. Pan widzi, że pana jakieś działania według pana prawne nie przynoszą efektu jakiegoś dla pana zadowalającego, to sądzę, że to jest tylko prowokacja. Pan prowokuje nas wszystkich, żeby pana może obrazić, a może i uderzyć, znieważyć. Pan będzie miał pretekst, żeby do sądu iść. Spróbuję się, proszę pana, powstrzymać od tych rzeczy, które chciałbym zrobić, bo jestem człowiekiem dorosłym i rozsądnym. I nie będę się pana bał prowokacji, ani pana jakichś głupich uśmieszków i min, które pan tutaj cały czas trwoni i energię pan traci na zbyteczne działania, które naprawdę nie przynoszą dla mieszkańców żadnych korzyści ani satysfakcji. Tyle mogę powiedzieć i ja panu życzę zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i spokoju, bo tego pan potrzebuje. Szanowny panie radny Dominiku Dudek, bo jeszcze zapomniałam pana zapytać, czy ta forma odpowiedzi na pana pismo wystarczy panu, czy jak pan wskazuje w piśmie, życzy pan sobie odpowiedzi na wskazany adres mailowy? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielony głos. Tak, pani przewodnicząca, ja odpowiem spokojnie. Tak pokrótce, tak, wnioskowałem, w jaki sposób mają być te informacje przekazane i w takiej formie ich oczekuję. To jest po pierwsze. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Szanowni Państwo, do dyskusji zgłosili się pan radny Dominik Dudek. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ustosunkuję się pokrótce do wystąpienia zarówno pani przewodniczącej, jak i pana burmistrza. Po pierwsze, dlaczego pytam? Bo mam takie prawo, które gwarantuje mi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Tak jak państwu wskazałem w orzecznictwie, my jako radni powinniśmy być gruboskórni. Jako osoby sprawujące funkcje publiczne powinniśmy być gruboskórni. W moich sprawach takie orzecznictwo pada w sądach, że ja powinienem być odporny na krytykę, na różnego rodzaju pytania i tak jak jest wskazane, to jest cytat z uzasadnienia wyroku, stąd też tam pojawiły się różne sformułowania, że stan zdrowia daje między innymi obraz kompetencji i predyspozycji. Ja mam prawo o takie rzeczy pytać. W kraju to nie tylko Dudek pyta, ale inni pytają i wyroki w tych sprawach zapadają. Ja nie rozumiem, że tutaj mamy jakieś dwie mentalności. Mentalność jedna, która dotyczy Dudka, który jest zły, i mentalność innych osób. Ja mam być gruboskórny, ja mam być odporny na to, że pan radny Jerzy Tofil nazywa mnie na sesji pod kamerami ku gnida, to jest nagrane, a z kolei pan burmistrz mówi, że ja czekam, aż mnie ktoś mnie zniesławi i polecę do sądu. Panie burmistrzu, takim, co latają do sądu na zniesławienia, znieważenia, to jest siedząca tam pani przewodnicząca. Do niej niech się pan zwróci. Ja sobie nawet nie wyobrażam, jak okrutnymi określeniami musiała być ona nazwana, skoro udała się do sądu, że ktoś ją znieważył, zniesławił, skoro w mojej sprawie takie określenia, jakie podałem, nie były w żaden sposób uwłaczające. Ja nawet nie śmiem podejrzewać, jak ta osoba ją znieważyła, zniesławiła. Nie wiem, czy tam jest sprawa w kierunku znieważenia, zniesławienia, ale ja nawet nie śmiem podejrzewać, jakie tam określenia padły pod adresem pani przewodniczącej. Mam takie prawo, będę pytał i nic na to nie poradzicie. Jakieś ataki teraz na sesji na mnie w ten sposób, że tu odczytywanie pism, nagłaśnianie. Tak naprawdę o tych pismach mogła wiedzieć pani sekretarka, która je przyjęła i pan. A wy robicie szopkę na całą gminę, pokazać. Mam takie prawo, panie burmistrzu. Mówi pan, że nie głosuje za inwestycjami. A czemu pan nie wspomniał na komisjach, pani przewodnicząca, pani skarbnik powiedziała, że między innymi w tych zmianach było 300 tysięcy na zwiększenie wynagrodzenia w urzędzie, 500 tysięcy na obsługę długu. Pan nie rozumie, że mi na przykład nie pasują niektóre zapisy z tego WPF-u, z tego budżetu i stąd tego nie będę popierał. Powiem panu tak, WPF, od jakiego czasu ja trąbiłem na temat kwoty śladem kultury benedyktyńskiej, jaką gmina ma ponieść. To są wirtualia, wpisywaliście inne kwoty, teraz się już pojawiła inna kwota, ta właściwa prawdopodobnie. Stąd
panie burmistrzu, niech pan nie przedstawia świata w jakichś takich tylko dziwnych barwach, że ja jestem zły, bo zacznijcie od siebie. Zacznijcie poprawiać i ulepszać to, co wy robicie. Bo pan mi mówi, że ja będę leciał o zniesławienie, znieważenie. Mamy ekspertkę w tej dziedzinie. No jak nie powiedział, niech pan sobie odsłucha. Niech pan sobie odsłucha. Dobrze, skoro jestem już przy głosie i jesteśmy przy punkcie wolne wnioski, to ja chciałbym przedstawić pani przewodnicząca, szanowni państwo, no kilka pytań, które skierowali do mnie mieszkańcy. Zacznę może najpierw od tych, które wpłynęły do mnie od mieszkańców, próśb, żebym zapytał, jak wygląda sytuacja. Pierwsze pytanie od mieszkańca Wzdołu. Pojawiła się tam informacja, że we Wzdole ma być budowana stacja paliw. Tak dostałem informację od mieszkańca i mieszkańcy twierdzą, że tam nawet jakiś lokalny inwestor gromadzi zapasy paliwa. Czy w tym zakresie pan burmistrz ma wiedzę, jakoby tam jakaś stacja paliw miała powstawać? Jeżeli tak, to bardzo by prosili. To pan będzie miał możliwość odpowiedzenia na to pytanie. Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o podanie tej lokalizacji. Druga sprawa zgłoszona przez mieszkańców, a mianowicie dzisiaj była podejmowana uchwała dotycząca cmentarza we Wzdole. Ksiądz proboszcz dr Leszek Sikorski prosił mnie, abym zapytał, kiedy gmina zajmie się przekształceniem terenów pod Bodzentyński cmentarz i jakby mógł pan burmistrz odpowiedzieć, co w tej sprawie się już zadziało, na jakim to jest etapie. Kolejne pytanie od mieszkańca, wymiana ławek na zamku przy boisku. Mieszkańcy zauważyli, w Bodzentynie ławek, drewniane ławki przy boisku. No to ja już pytam, dlatego panie burmistrzu pytam, mieszkańcy zauważyli, że gmina robi to w ten sposób, że jak jest ławka uszkodzona, to jest wykopywana, nie naprawiana, tylko usuwana i pytanie, czy nie można tego po prostu naprawiać, ale to niech pan odpowie później na spokojnie. Kolejne pytanie dotyczy ulicy Langiewicza. Czy to, co teraz jest tam wykonane, to już jest ostateczna wersja? Bo powiem tak, że ludzie idą i nie wierzą własnym oczom, jak to wygląda. Tam mamy ten kanał odprowadzający burzowy, zwał jak zwał, przez środek Langiewicza, gdzie tam jest 5-6 koncepcji budowy. Jedno zlicowane, drugie niezlicowane. Jedno wystaje, drugie zapadnięte. W innym miejscu, jednym miejscu mamy na 3 kostki, w drugim mamy na 1. Jak to wizualnie wygląda? Czy to naprawdę tak jest w planie i w projekcie, że ten kanał deszczowy miał wyglądać w ten sposób? Już pomijam fakt, że tu burmistrz Jarosiński przed wakacjami obiecywał, że temat będzie załatwiony w wakacje i czekacie tylko do wakacji, aż dzieci nie będą chodziły do szkoły, żeby zamknąć drogę. Co do prawdomówności pana burmistrza, to my się zdążyliśmy przyzwyczaić. Nie, my, mieszkańcy, bo mieszkańcy też. Powiem panu, że na Wiączce byłem ostatnio, tak jak pan burmistrz zauważył, i też pamiętają panu różne rzeczy. Tak, rozmawiałem z mieszkańcami, panie burmistrzu. Gdzie? Pod świetlicą. Pan sołtys nawet widział, że stałem z grupką mieszkańców, wymienialiśmy uwagi na temat władz bodzentyńskich i tam pewne rzeczy pamiętają. Stąd mówię, no czy to ma być ostateczna forma? Na jakim etapie są prace przy ruinach zamku w Bodzentynie, które są realizowane w ramach działania Śladami Kultury Benedyktyńskiej? Teraz kolejne elementy. Ubytek w drodze, ulica Słoneczna, tam powstał przy studzience kanalizacyjnej taki duży ubytek. Temat, który zgłaszany był wielokrotnie przeze mnie, a mianowicie poprawa osadzenia studzienek kanalizacyjnych ulica Armii Krajowej. Dopiero były zrobione, od początku były zapadnięte, zaniżone te studzienki. Prośba, co w tej sprawie się zadziało i czy to będzie poprawione. Od razu przypominam o ulicy Kieleckiej, gdzie już były projekty, gdzie już miały wchodzić ciężki sprzęt do naprawy tego. Bardzo proszę, bo naprawdę to jest uciążliwe. Ktoś, kto tego nie doświadczył, tego nie rozumie, ale naprawdę to jest uciążliwe. Kolejne pytanie do pana burmistrza. Na jednej z ostatnich sesji pytałem pana burmistrza o wynik rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównej księgowej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z Obodzentyn. I czy przez te kilka miesięcy był już pan w stanie pozyskać wiedzę na ten temat i czy mógłby pan przekazać tutaj opinii publicznej, kto na tego księgowego, księgową został wybrany? Dzisiaj w sprawozdaniu pojawiła się informacja o tych barierkach ochronnych przy Małej Targowicy. Jakby pan mógł powiedzieć, na jakiej podstawie, w jaki sposób wybrano wykonawcę tego zlecenia i jaki był koszt montażu tych barierek?
No i teraz kolejna informacja, która błędnie jest przekazywana w opinii publicznej. Wielokrotnie pojawia się informacja, że ja zgłaszam wiele spraw do różnych sądów i wszystko przegrywam. Dlatego chciałbym sprostować tą informację, no że nie wszystko, bo tak się składa, że w ostatnim czasie zapadły dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucające skargi kasacyjne gminy, a podtrzymujące sądy pierwszej instancji. I macie mi odpowiedzieć na wnioskowane informacje, szanowni panowie burmistrzowie. I tu pojawia się kolejne pytanie. Kto jest odpowiedzialny za udzielenie tej informacji? Bo jak przeczytaliście sobie wyrok, macie dwóch mecenasów, jeżeli wy mieliście z tym problem, mogli oni wam to przeczytać i wytłumaczyć, że mieliście określony czas na udzielenie tej informacji i informacja nie wpłynęła. Od razu wyprzedzę wypowiedź jednego pana. Udzielenie błędnej informacji to nie jest udzielenie informacji, o czym w tych wyrokach możecie sobie przeczytać. I drodzy państwo, przez to, że nie udzielano mi informacji, są tam koszty sądowe i są pokrywane, panie burmistrzu, z czyich pieniędzy? Z podatników naszych czy z waszych własnych pieniędzy te koszty sądowe są pokrywane? Dlatego nie pokazujcie świata tylko w jednym kolorze, ale świat no, wygląda troszeczkę inaczej. Przedstawiacie mnie, jakobym wszystko przegrywał, no nie tak do końca jest. Panie burmistrzu, kolejne pytanie z pana branży tym razem. Został zwolniony, szanowni państwo, w ostatnim czasie pracownik. Powód nie jest mi znany do końca, ale między innymi pojawiła się informacja, że odmówił wycinki drzew pracownikowi gminnemu. No i tu pojawia się pytanie, czy osoba nie mająca uprawnień pilarza może wycinać drzewa, to jest po pierwsze, a po drugie, czy i w jakim okresie takie drzewa można wycinać? Czy można było to wycinać teraz, w tym okresie? To jest pytanie takie branżowe do pana. Bo dla mnie z opisu tej sytuacji to wynika bardziej, że tu konsekwencje powinny zostać wyciągnięte w stosunku do pracownika, który zlecał no niekompetentnej w tej zakresie osobie bez uprawnień pilarza takie prace, a nie w kierunku pracownika. No powiem tak, zwykłych ludzi po prostu próbujecie gnębić, upodlić i zniszczyć. Nie jestem obrzydliwy, panie burmistrzu, nie jestem obrzydliwy. Zadaję panu pytanie, żeby pan powiedział, czy ten człowiek dobrze zrobił, że tych drzew nie chciał wyciąć w obecnym okresie. Panie burmistrzu, zapanować nad sobą, bo widzę, że szczęka się zaciska, głos pan podnosi, niech pan grzecznie poczeka na swoją kolej. Pani przewodnicząca, bardzo proszę tego pana uspokoić, bo przeszkadza mi. Proszę pana, nie wie pan, proszę pana, będzie pan chciał, przyjdę do was z pełnomocnictwem i będę żądał notatki służbowej, ale ja zadałem pytanie w innym zakresie, czy teraz... Pani przewodnicząca, bardzo proszę, aby pan Jarosiński zachował spokój, bo go ponoszą emocje po raz kolejny. Nie lekarzem, panie burmistrzu, nie, panie burmistrzu, wie pan, niech pan zapanuje nad emocjami, nie wiem, co pana tak poruszyło, nie panuje pan. Zaraz pan tak zęby zaciśnie, że zęby się płamią. Spokojnie, panie burmistrzu, spokojnie. Szanowni państwo, ja nikomu nie przerywam wypowiedzi, tutaj pokazuje się buta pana burmistrza Jarosińskiego, który po prostu w sposób bezpardonowy cały czas mi przeszkadza w wypowiedzi. Niech pan zapanuje nad sobą. Ja zadałem pytanie do pana burmistrza, czy osobie, która nie ma kompetencji, nie poruszam nazwisk, nie poruszam personaliów tego pana, czy osobie, która nie ma kompetencji i uprawnień pilarza, można zlecać wycinkę drzew oraz czy można takie drzewa, które nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi w obecnym okresie wycinać? Tyle, to było tyle, panie burmistrzu, tu nie wchodziliśmy w personalia. I teraz powiem tak, odnośnie tego, czy ja coś robię, czy nie robię, no to są pana opinie, pana dyrdymału, ja już do nich się przyzwyczaiłem. Ja słyszałem pana wypowiedzi na tych spotkaniach z mieszkańcami, nieważne co ważne, by mówić, może uwierzą. Szanowni państwo, w tym roku były ogłoszone dwie edycje rządowego programu odbudowy zabytków. Cel programu, jak piszę na stronie, było odbudowanie blasku zabytków w całej Polsce. Bardzo fajny program, a mianowicie tylko wkład własny na poziomie 2%. I tutaj jest pytanie do pana burmistrza. Były dwie edycje w tym roku. Ile zabytków zgłosiła gmina Bodzentyn w pierwszej edycji, a ile w drugiej edycji? To jest pierwsze pytanie.
I czy gmina Bodzentyn wzorem gmin sąsiednich poinformowała na przykład poszczególne parafie na terenie naszej gminy o tym, czy mają jakieś potrzeby, czy są zabytki, o które trzeba zadbać, czy też tego nie uczyniła? Jak czytamy w wynikach konkursu pierwszej i drugiej edycji, wiele gmin, przeważająca większość gmin uzyskała informacje na te zabytki sakralne. Wójtowie, burmistrzowie, z tego co rozmawiałem z wójtami, burmistrzami, zrobili zebrania, zaprosili przedstawiciele poszczególnych parafii, aby zgłosili swoje potrzeby i w tym konkursie te zabytki były zgłoszone i dostały dofinansowanie. I powiem panu tak i państwu, że jest mi niezmiernie miło poinformować, że brałem udział w przygotowywaniu takiego wniosku wspólnie z księdzem proboszczem Leszkiem Sikorskim. Wniosek pod nazwą Prace konserwatorskie i restauratorskie 15-wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych uzyskał uznanie w oczach komisji oceniającej i został on dofinansowany kwotą 500 tysięcy złotych. 500 000 złotych dostaliśmy jako parafia na... Dziękuję panie burmistrzu, dziękuję. I niech pan nie mówi, że ja nic nie robię. To jest tylko jeden z przykładów. I teraz pytanie, czy naprawdę w Świętej Katarzynie nie było takiej potrzeby, we Wzdole nie było takich potrzeb? Pytaliście w tamtych parafiach? A pan radnym jest tylko Bodzentyna? Nie mógł pan zadbać o kościół Świętej Katarzynie i we Wzdole? Skoro tak pan docenił, doszacował kościół w Bodzentynie, proszę również zadbać o inne kościoły. Pan jest radny, przypominam panu, na całą gminę Bodzentyn. I to jest nieładne, że pan tak się szczyci jednym, a nie docenił pan pozostałych kościołów na naszej gminie Bodzentyn. Proszę bardzo, kontynuować, panie radny Dominiku Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca za to, że mogę kontynuować dalej. Szkoda, że tylko pani mi głos zabiera i przerywa, a nie zarobi tego w innych sytuacjach. Możliwość składania wniosków miały gminy, powiaty i województwa z uwagi na to, że tu nie było jakiejkolwiek woli wykazanej ze strony gminy. Dzięki współpracy i dobrej woli władz powiatu, za co serdecznie dziękuję, złożyliśmy ten wniosek przez powiat. Panie burmistrzu, z tymi kłamstwami na spokojnie, bo tu pani przewodnicząca pokazała mi drogę i ja już z tej drogi będę wiedział, jak skorzystać. Czy były sytuacje takie, że spotykaliście, informowaliście księdza proboszcza na przykład w Bodzentynie o tym, że jest możliwość pozyskania środków przy tak niewielkim wkładzie własnym? To niech pan nie mówi, że jestem kłamcą, bo pan, jak nie ma argumentów, to krzyczy kłamca. Kłamstwo. No ja wiem, ja pana rozumiem. Spokojnie. Pan tak. Panu tylko jeszcze zostało kilka rzeczy, żeby zrobić, bo już widzę, że puszczają też troszeczkę emocje. Wie pan... Szanowny panie radny, nie życzę sobie, aby pan opisywał zachowania, aby pan cechy charakteru wyszczególniał uczestników sesji dzisiejszej. Pani proszę, żeby się pan odnosił do pytań i wolnych wniosków, tak jak wskazuje punkt 8. Pani przewodnicząca, ale bardzo proszę nie krzyczeć, naprawdę, bo jeżdżę po spotkaniach, ktoś podniesie głos, pan burmistrz zaraz uwagę zwraca, proszę nie podnosić na mnie głosu. Pani tutaj wrzeszczy do mikrofonu, przecież wrzeszczę, żeby pan bębenki słyszał. Popękają. Ja słyszę, pani przewodnicząca, jak słyszę. Jak pan słyszy, to proszę się stosować. Rozumiem, co pani mówi. Pani przewodnicząca, mówi pani, że ja powinienem jeszcze po innych parafiach i potrzeby innych parafii szukać. Każdy ma swojego radnego, bo Bodzentyn ma swoich radnych, Katarzyna ma radnych, Wzdół ma radnych, każdy ma radnych. Z tego co wiem, w pierwszej edycji gmina Bodzentyn złożyła wniosek na zamek w Bodzentynie, czyli miała wiedzę, że można te wnioski składać w określonym zakresie. Tak jak mówię, 2% tylko i wyłącznie wkład własny. I bardzo proszę nie insynuować, że ja nic nie robię, panie burmistrzu, i oczekuję odpowiedzi na pytania. Dziękuję. Zaraz, panie burmistrzu, proszę o chwilkę cierpliwości. Jeżeli mówi pan o kościołach, wskazuje pan, że każdy ma swojego radnego. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś wyszczególnienie, podkreślenie czegoś złego na czyimś terenie, pan jest pierwszy do tego. Pan się zajmuje sprawami z innych terenów, z innych rejonów, z innych okręgów wyborczych niż swój bardzo często. A teraz pan mówi, że to nie jest kościół z pana parafii, to nie jest kościół z pana terenu. Inni radni są od tego. Śmiech. Śmiech. Po prostu argumenty pana są śmieszne.
Bardzo proszę pan burmistrz, pan Dariusz Skiba. No, szeroka wypowiedź pana radnego, pełna jadu i takiego upokorzenia. Siedzę sobie spokojnie, a pan mi tutaj określa przed kamerami, że się denerwuję, że coś robię nie tak. Słucham pana ze zdumieniem, że pan takie opowiada takie bzdury, głupoty i niesforone rzeczy. Naprawdę pana ta laudacja to była jakaś kosmiczna, że pan tu jest wielkim orędownikiem kościołu i tak dalej. Za czym dojdę do tego później, ale na gorąco zaznaczę, że gmina ogłosiła na stronie dwukrotnie informację na stronie o zgłaszanie się wszelkich możliwych beneficjentów do gminy w sprawie składania wniosków. Nie jeździliśmy po parafiach, po kościołach, była informacja publiczna, że są nabory wniosków dwukrotnie. Gmina jako samorząd złożyła dwa razy na zamek. Otrzymaliśmy prawie 1 000 000 złotych raz i później 450 tysięcy na drugim etapie. Dwa etapy otrzymaliśmy jako gmina na zamek w Bodentynie. A pan ominął gminę, pan nie przyszedł zapytać się do samorządu, proszę państwa, nie do mnie, do pracownika, pani Justyny Gawlik, proszę pani, jest nabór, co z kościołem? Pan ominął samorząd, którego pan prezentuje i pan poszedł do powiatu z księdzem. No tak to wyszło. Gmina, samorząd ogłasza na naszej stronie internetowej informacje o naborach. I było zaproszenie i to wisiało około 2-3 tygodni. Można było z tego korzystać. Nie potrzebuje jak pan się płaszczyć w kościele i błagać o jakieś działania, bo pan jest jak ministrant, widzę w kościele, przyjeżdża pan jak ministrant, tylko chodziło o rzeczowe, urzędowe działanie. A pan pajacuje, opowiadając jakieś niestworzone rzeczy, że my jesteśmy co, antykościelni, nie chcemy pomóc kościołom, parafią? Było, pytałem na przykład w Katarzynie w zeszłym roku, czy na wiosnę, księdza proboszcza w Katarzynie, co można by tam zrobić w klasztorze. Przy okazji, niespecjalnie. W szkole to było chyba na jakimś spotkaniu. Usłyszałem tylko, że chodzi o wymianę drzwi wejściowych, jedne, to są małe koszty i tak dalej, to nie było jakby potrzeby się angażować. Pytałem o to. Zastępca często jest we dole, rozmawia z księdzem. Też rozmawiamy o tym wszystkim. I pan tak się nie biera, pan jakimś filozofem, że pan ogarnął wszystko, całą gminę nagle. Co pan stworzył nowy samorząd drugi, bliźniaczy, że pan się tak zarządza tym wszystkim? No to jakieś absurdy są, co pan teraz mówi, że my nic nie robiliśmy. Mamy 1 400 000 na wschodnią część zamku Bodentynie. Już jest zlecone, na razie mamy mieć oferty na PFU, żeby zabezpieczyć ten mur. I to jest pana okręgu, proszę pana. Zamek Bodentynie, który jest własnością gminy, a nie kościół, który jest nie własnością gminy. Gmina nie jest właścicielem kościoła. My mamy zamek jako samorząd. Oczywiście, aby ktoś się do nas zwrócił, pan jako radny tutaj, to oczywiście wniosek byłby złożony też jak inne wnioski. Ten sam. Bylibyśmy. Tylko pan ominął samorząd, pan tu jest, nie wiem, zrażony i pan poszedł do starosty. No. I taki finał. Mógł do marszałka. Każdy mógł iść. I też otrzymaliśmy dofinansowanie na zamek wkład własny 2% z tych samych naborów. A pan tutaj się wybiera, pan jest takim fachowcem. Resztę później panu powiem. Dziękuję. Pani radna, pani Agnieszka Barcikowska, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado. Chyba po raz pierwszy mam kłopot z tym, żeby powiedzieć, jakie są potrzeby, bo ciśnie mi się na usta kilka spraw. Pierwsza to jest taka, że tutaj kolega Dominik Dudek powiedział, że nie zagłosował za budżetem, dlatego że jest tam 300 tysięcy złotych na podniesienie wynagrodzenia. Na uzupełnienie, na administrację. Na administrację. Szanowni państwo, niedawno pan radny złożył wniosek o wypłatę zaległych odsetek za nieterminową płatność diet radnego. Szanowni państwo, chodzi o kwotę sowitą, jak pan radny mówi, 9 zł. Żaden z radnych nie poprosił o wypłatę tych należności, tylko pan radny Dominik Dudek. Nie wiem, być może jeszcze tutaj ktoś inny złożył wniosek, ale powiem szczerze, ja poczułam się po prostu w sposób zażenowany, że o takie pieniądze radny może wnioskować.
mówiąc o tym przy ustalaniu zgodnie z przepisami w Polsce obowiązującymi a propos stawek dla radnych, że radni bodzentyńscy, tak, nie bodzentyńscy, tylko radni Rady Miejskiej w Bodzentynie ustalili sobie suwite wynagrodzenie, chodzi o dietę, a tymczasem upomina się o 9 zł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, Dominiku Dudek, masz telefon do mnie, jak miałeś informację o tym, przyjeżdżasz przez Świętą Katarzynę, interesujesz się brakiem żarówki palącej się przy ulicy Kieleckiej, trzeba było zadzwonić. Wiesz dobrze, że też piszę projekty, też się zajmuję takimi rzeczami w ramach pełnienia funkcji radnej. Trzeba było zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, są pieniądze, może też byś chciała coś napisać dla swojej parafii. Nie widziałam tego, szanowni państwo, ale na pewno skorzystałabym. Być może wymienilibyśmy się jakimiś doświadczeniami, uwagami, potrzebami. Ale to, że napisałeś i z księdzem, to dobrze, że zajmujecie się ważnymi rzeczami, a nie głupotami, tak? Tylko poważnymi rzeczami, które w mieście Bodzentyn należy robić. Kolejna rzecz jest taka, szanowni państwo, bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy Świętej Katarzyny, którzy będą w kwietniu głosować, ktokolwiek będzie kandydował na radnego Świętej Katarzyny, żeby, mówię w kontekście swojej osoby, jeżeli ja się zdecyduję kandydować, to miałam taką prośbę, żeby nie utożsamiać mnie z funkcją radnego, jaką prezentuje Dominik Dudek. Nie jestem, nie byłam i nie będę zainteresowana stanem psychicznym mieszkańców, innych radnych, burmistrza. Nie będę pytać o to, czy ktoś zażywa leki psychotropowe, jakieś inne. Nie jestem tym zainteresowana, tak? Dlatego, że uważam, że to godzi po prostu w funkcję radnego, żeby dopytywać o takie rzeczy. W taki sposób. W ogóle. I z takich rzeczy jeszcze bieżących, panie burmistrzu, tutaj chciałabym prosić o wsparcie, ponieważ w Świętej Katarzynie na ulicy Żeromskiej, na ulicy Świętokrzyskiej jest w asfalcie taka dość znacząca, duża dziura, która może spowodować, że uszkodzi kierowca swoje auto przejeżdżając tamtędy. Ja to zgłaszałam już do pracownika, ale bym prosiła jeszcze, żeby to zrobić. I ulica Żeromskiego Wysogórska, ta dzieląca Świętą Katarzynę i Wilków, albo łącząca bardziej, może bym powiedziała. Tam jest, to ta jezdnia jest dość wąska, to zarosły rowy. Dwa duże samochody wymijające się muszą zjechać na pobocze. To pobocze jest znacząco już obniżone w związku z tym, że te samochody tą nawierzchnię obniżają. Tam będzie potrzeba, żeby wykosić te rowy, żeby kierowca widział, ile może zjechać, ale też uzupełnić o kruszywo, które no, jest potrzebne na tym poboczu. I tyle tak naprawdę na ten moment. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński już wcześniej zgłaszał się do dyskusji. Nie oddałam mu głosu, bardzo proszę. Proszę państwa, ja na razie to tylko chciałem jedno. Tutaj pan Dominik Dudek, radny, wspomniał o szlaku benedyktyńskim, że teraz uzupełniamy do takiej kwoty, jaka powinna być. Nie. Proszę pana, nadarzyła się, jest 3% szans, że może finansowanie gdzieś tam być zwiększone. Powiem szczerze, nie widzę tego, zrobiliśmy to, natomiast pewnie na następnej sesji te środki będą w tej samej kwocie zdejmowane z tego miejsca. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, radny pan Dominik Dudek. Dziękuję pani przewodnicząca. Ustosunkuję się do wypowiedzi pani radnej Barcikowskiej. Pani radna, nie mieszkańców, również mieszkańców w pewnym sensie, ale to chodzi o osoby publiczne. Jak pani poczyta orzecznictwo sądów, orzecznictwo w moich sprawach, my jako radni powinniśmy być gruboskórni, jako osoby publiczne powinniśmy być gruboskórni i tak dalej, i tak dalej. Tak jak przeczytałem i pani przewodnicząca przeczytała w uzasadnieniu z jednego z wyroków, stan zdrowia osób publicznych jest informacją publiczną i to nie jest tak, że ja pytam wszystkich mieszkańców, pani radna, tylko konkretne dwa pisma wpłynęły, dwa konkretnie. Wrócę do tej magicznej kwoty, szanowni państwo, 9 zł. No nie 9 zł. Szanowna pani, a 9 zł i 9 groszy, tak? Już pani powiem od razu. Ja panie burmistrzu, niech pan nie używa takich zwrotów do mnie, bo tutaj widzę innego takiego człowieka, który to czyni. Nawet dwóch. Wrócę do tego. Tu chodziło, szanowni państwo, nie o kwotę, a o sposób funkcjonowania samorządu, że z czymś takim jak diety radnych nawet jest problem, żeby terminowo przelać.
I ja dla Państwa przewidziałem Pani wypowiedź, wydrukowałem Wam przelewy, wydrukowałem, że konkretnie tą samą kwotę, Szanowni Państwo, przekazałem w formie darowizny na szczytny cel, specjalnie tą samą kwotę, żeby nikt mi nie zarzucił. Tak, Szanowna Pani, chodziło o to, Szanowni Państwo, ja wiem, że Wy teraz próbujecie to bagatelizować. Chodziło o to, żeby mi nikt nie zarzucił, że ja przelałem kwotę inną, aniżeli to, co jest, próbuję sobie tutaj się usprawiedliwić. Nie, przelałem konkretnie tą kwotę. Szanowni Państwo, wydrukowałem Wam to w 10 egzemplarzach, że w tym samym dniu wpłynęła do mnie ten przelew z gminy i w tym samym dniu na działalność charytatywną ta kwota została z mojego konta tego samego przelana. Dlatego tu chodziło, Szanowni Państwo, o coś innego, pokazanie bolączki, że przyjeżdża Rio i Rio w wystąpieniu prokontrolnym nie widzi, że są nieterminowo diety wypłacane. Jest to całkowicie spłaszczone. Pomijam już kwoty, wartości diet, że gdzie są w ogóle nieujęte. A chodziło mi o to, żebym mógł po prostu sobie, no i w pewnym sensie gmina dzięki temu przelewowi na tą magiczną kwotę 9 zł 9 groszy przyznała się do nieterminowego regulowania zobowiązań. I ja sobie będę dalej szedł. To akurat mogłem w ten sposób zweryfikować, zweryfikowałem. Dlatego wie Pan, Panie Burmistrzu, no taka drobna rzecz. Ja przewidziałem, co Wy chcecie tutaj jakiś tam show zrobić, tylko spodziewałem się Pana Burmistrza, że Pan to zrobi. Panie Burmistrzu, mam dla wszystkich, wydrukowałem tego dużo, że całą tą kwotę przekazałem na szczytny cel. Panie Burmistrzu, po raz kolejny przypominam, trochę kultury, Panu nie przerywałem, oczekuję tego samego w stosunku do siebie, do swojej osoby. Bardzo o to proszę. Szanowni Państwo, tu chodziło o sygnalizację problemu. No widzę, że ten taki no, troszeczkę dziwny atak na moją osobę Wam nie wyszedł. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Burmistrz, Pan Szanowni Dariusz Państwo, Skiba. Drodzy, nie powiem jak ktoś do rodacy, tylko Szanowni Państwo, Szanowni Radni, to jest ewidentny pokaz małostkowości, jakiegoś zacietrzewienia. Najpierw Pan prowokuje, pisze Pan pismo o 9 zł, straszy mnie sądem, że w zdaniu końcowym, przeczytam, w przypadku bezskutecznego upływu terminu zakreślonego w niniejszym wezwaniu sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, nie postępowania sądowego, co będzie skutkować koniecznością pokrycia kosztu tego postępowania. Pan radny mnie straszy o 9 zł i coś tam groszy, że mnie pozwie do sądu, żeby ja mu te pieniędzy nie oddam. A kilka lat temu, gdy zgodnie z przepisami, które weszły w życie, Rada Miejska zmieniała, zwiększała diety dla radnych, dla Pana też, Pan też pobiera to, co byłby przeciwny. Pan straszył mieszkańców wysoką cenę wody, ścieków, rozrzutnością, zatrudnieniami i po kolei wszystkim. Pan straszył ludzi. Tam mam chyba dwie strony Pana wypowiedzi, mam ten protokół z Pana wypowiedzi. I Pan teraz bezczelnie mówi, że Pana atakujemy. To Pan wznieca jakiś pożar, Pan znieca, a później Pan się broni, że Pana atakujemy. Dla nas to jest jakiś śmiech. Większość radnych napisała oświadczenia, że tych pieniędzy nie chce, bo to jest jakaś drobna kwota, a Pan mówi o zaległościach. Oczywiście są sytuacje, że nie tylko te, ale inne może dzień czy dwa są opóźnienia, prawda? I to jest jakieś przestępstwo, nadużycie, łamanie prawa. O 9 zł? Kiedyś, proszę Pana, sąd rozstrzygał jakiegoś batonika, jakiegoś człowieka, że musiał się zajmować sądem. Do czego my dochodzimy? Do takiego pułapu, proszę Pana. To jest totalny absurd. Za chwilę. Dziękuję. Proszę, ad vocem Pani Agnieszka Barcikowska. Dziękuję Pani Przewodnicząca, tylko chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że radny Dominik Dudek by mi zaimponował bardzo, gdyby zrezygnował w ogóle ze swojej diety. Wtedy pokazałby charakter i spójność wypowiedzi. A druga rzecz jeszcze chciałam powiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce każdą darowiznę można odliczyć sobie od podatku. Proszę o tym nie zapomnieć. Dziękuję. Proszę, radny Pan Dominik Dudek.
Dziękuję pani przewodnicząca. Super, że pani radna Barcikowska tak doskonale zna prawo, ale nie wiem, czy wie też, że nie można zrezygnować z diety. Jeżeli można, to poprawcie mnie. Można ją przekazać. Rezygnować nie można. To bardzo proszę sobie doczytać i nie tylko wybiórczo prawo traktować, ale całościowo w każdym zakresie. Dziękuję. Czy takie słowa, niech się pan nie kompromituje człowieku, to są godne zachowania radnego Dominika Dudka? Dziękuję bardzo. Ja proszę teraz o zabranie głosu panią Dominikę Skarbek, która już oczekuje od jakiegoś czasu. Bardzo proszę. Jak można zauważyć, czasami można posiadać wykształcenie wyższe, nie posiadając podstawowego. Ale do czego zmierzam? Panie burmistrzu, ja bym chciała bardzo prosić o uporządkowanie łącznika wzdłuż Wiączka, bo on już się dosyć znacząco zagaił, a idzie jesień, za niedługo zima i może się zrobić problem z tego. On już jakiś czas temu był, że tak powiem, wycinany i uporządkowywany. Także dobrze by było przed zimą, żeby tam się zająć tym i doprowadzić to do porządku, żeby w zimę nie było problemu. A druga sprawa, to chciałam podziękować za piękny plac zabaw, który został wybudowany we Wzdole, bo nareszcie nasze dzieci mają jakieś miejsce dla siebie, kącik swój i nie ukrywam, że to miejsce bardzo było potrzebne. Jest uczęszczane bardzo przez okolicznych mieszkańców i nie tylko. Chciałabym też podziękować za organizację dożynek, które mieliśmy okazję u nas przeprowadzić. No i trzeba pamiętać o takich tradycjach i musimy je kultywować, żeby nie zapominać o takim czasie i tak, o ciężkiej pracy, tak, o wszystkich uczestnikach, o tych, którzy wiele pracy włożyli w wieńce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie wiem, czy to okno już jest dobrze, czy teraz w kolejności jest pan wiceburmistrz, pan Andrzej Jarosiński. Dobrze, dziękuję. Proszę radny, pan Tadeusz Zieliński. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę, bo kończy się ten, mówimy teraz o wycinkach drzew. Kończy się ten okres ochrony dla ptaków. Ja prosiłem już kilkakrotnie, proszę, o wycinkę tych drzew, uporządkowanie na Żeromskiego. Tam drzewo, które niedługo runie. Mamy ostatnio przypadek w Parku Świętokrzyskim, upadło drzewo na kobietę, która tam przemieszczała się na szlakach turystycznych. Tak. No konar, no wszystko jedno, tak, ale dzieją się źle rzeczy, ale dzieją się złe rzeczy i dlatego zwracam uwagę. To jest na naszym terenie. To nie jest na terenie powiatu, tylko na naszym terenie. Drzewa rosną na naszych na posesjach mieszkańców, też trzeba to wystąpić, czy jakoś to trzeba uporządkować ten temat, bo naprawdę dojdzie do tragedii. Tam drzewo, które za chwilę runie, jest takie, a nie mówię już o tych drzewach wiszących na tej drodze. To jest jedno. Drugie, mieszkańcy się pytają też o drogę, tą na Szmielowica tak zwaną, ten łącznik, nie? Czyli kiedy to będzie wykonane ewentualnie, żeby powiedzieć mieszkańcom. To dobrze, no to było fajnie. Jeszcze tak wracając do tego, no bo mówimy tutaj o tych spóźnionych wpłatach, wypłatach, wpłatach. Wiadomo jak z podatkami jest też. Też musimy płacić odsetki, jeśli tylko przyjdzie upomnienie i zaraz odsetki są, tak? Nie. Także jak to nie? Ja zawsze płacę odsetki. No bo musimy mieć duże opóźnienia. Do wysokości kosztów upomnienia nie pobiera się odsetek. Niech pan sobie sprawdzi, czy tego właściwie. Bynajmniej płaciłem odsetki, wiem, że wymagane są odsetki. No na pewno nie na drugi dzień, no na pewno nie na drugi dzień, ale jest tak, tak? Że płacimy odsetki, tak? Po dużym okresie. I chciałbym pana od razu spytać, jeśli mogę, panie przewodniczący. Tak, czy pan się tej kwoty zrzeknie, czy, bo pan jeszcze się nie zrzekł. Czy pan będzie, oczekuje pan, żebyśmy zapłacili, bo chcielibyśmy to... Możecie to przelać na dobroczynność jakieś ośrodki. No to proszę bardzo przesłać do mnie, ja to samo zrobię, uczynię, co na przykład Dominik Dudek. No oczywiście, że tak. Jak wy oczekujecie ode mnie, dlaczego ja od was mam nie oczekiwać? No i wszystko jest równo. Dziękuję bardzo.
Proszę, radna pani Marzenna Borek. Ja mam taką prośbę, bo ja już to zgłaszałam o wycięcie tych zarośli w miejscowości Sieradowice. Właściwie to nie Sieradowice parcele, tylko to jest teren Siekierno i Leśna przy skręcie do Sieradowic parceli. Ja już o tym mówiłam. Bardzo proszę o zgłoszenie do powiatu, żeby te zarośla zostały wycięte, bo mamy pięknie oświetloną drogę, ale niestety lamp nie widać. Lampy świecą ponad konarami drzew i to no rzeczywiście niezbyt dobrze wygląda, a poza tym busy, które jeżdżą przez Sieradowice parcele, mają też problem z przejechaniem od strony Siekierna, ponieważ gałęzie uderzają w pojazdy. To jest moja prośba. Przypominam o zaklejeniu ubytku w asfalcie tam na początku Śniadki drugiej w kierunku Śniadki trzeciej. Bo tam jest taki dosyć duży ubytek. I jeszcze taką rzecz chciałam powiedzieć. Tydzień temu w Sieradowicach odbył się festyn, taki rodzinny, w większości skierowany dla dzieci, ale również dla osób dorosłych. I chciałam podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Bodzentyn za udział, bo nie tylko byli tam mieszkańcy Sieradowic, ale również Psar, Leśnej, Bodzentyna, Śniadki. A mówię to dlatego, że bardzo bolały mnie komentarze, które gdzieś tam można przeczytać na Facebooku, że organizuje się tylko na wsiach imprezy dla mieszkańców wsi. To jest nieprawda, ponieważ organizując taki festyn zapraszaliśmy mieszkańców całej gminy Bodzentyn i jak się okazało później bardzo chętnie w dużej ilości wzięli udział w naszym festynie, za co im bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Zofia Gliwa. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, ja chciałam bardzo podziękować za wysypanie pętli autobusowej przy końcowym przystanku autobusu szkolnego Kruszywem w Dąbrowie Górnej i bardzo bym prosiła o poprawę tych przystanków. Nie wiem, jak tam jest na Dąbrowie Dolnej, bo ciągle pani sołtys zgłasza, jeżeli można, tam o wykoszenie tam było i też coś posypanie kruszywem. I w ogóle to, a teraz chciałabym bardzo podziękować, ponieważ u nas w sobotę odbył się festyn z okazji oddania świetlicy naszej. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na naszym festynie związanym z otwarciem świetlicy. Szczególnie dziękuję panom burmistrzom, panu Dariuszowi Skibie, Andrzejowi Jarosińskiemu. Dziękuję radnym Rady Miejskiej z panią przewodniczącą Teresą Bzymek i za wsparcie, jakie dostaliśmy od nich, za upominki i różne inne kwoty na doposażenie świetlicy. Tutaj muszę też odnieść się do pani, do mieszkańców Dąbrowy Dolnej na czele z panią Anią Sołtys z Zygadło, która bardzo dużo pracy włożyła w przygotowanie naszej imprezy. Dziękuję również pani Sołtys Dąbrowy Górnej, Alicji Borowiec i wszystkim mieszkańcom, którzy udzielili nam wszelkiej pomocy. Zespołom występującym, którzy zaszczycili swoją obecnością, uświetnili nam naszą uroczystość. I na koniec dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, którzy przez te 6 lat trwającej budowy naszej świetlicy służyli nam wszelką pomocą. I przepraszam w imieniu swoim i może naszego stowarzyszenia, że jeżeli ktoś może nie został tak może doceniony, jakby tobie tego życzył. Mogło być to przyczyna również takiej niesprzyjającej nam trochę aury, ale na to już naprawdę nie mieliśmy wpływu. Przepraszam jeszcze raz i bardzo dziękuję. My również dziękujemy jako radni, że mogliśmy w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć. Cieszymy się z waszego po prostu szczęścia, że jest ta świetlica, że jest miejsce do spotkań, że mieszkańcy mają jeszcze jedno miejsce dla swojej integracji.
Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze? Proszę, pani Obara Anna. Szanowni Państwo, ja tu zwracam się do pana burmistrza z przypomnieniem. Było to na zebraniu sołeckim, ale przypominam ponownie o to dołożenie lampy przy krzyżówce Łazy z ulicą Łysogórską. Kojarzy pewnie burmistrz. Tak, koło sklepu, bo rzeczywiście tam jest taka dość ograniczona widoczność, a jest od jednej lampy do drugiej jest dosyć duży odstęp. I jeszcze ja takie mam pytanie, czy by ewentualnie, bo jak się wyjeżdża właśnie z tej uliczki od Krajna Zagóry, jest ograniczona widoczność po prawej stronie. Czy ewentualnie naprzeciwko nie można by dołożyć takiego lustra? Ja wiem, że to pewnie się wiąże z różnymi pozwoleniami na to, ale to jest takie dość ograniczona widoczność po prawej stronie. Po lewej stronie jest super, a po prawej jak się wyjeżdża jest to ograniczenie, czy by nie wstawić takiego lustra. No i tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja to chciałabym również podziękować za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórze. Na razie jest to tylko takie próbne odpalenie tego oświetlenia, ale myślę, że niebawem już mieszkańcy będą mogli z niego swobodnie korzystać. Jest to bardzo istotna sprawa, jest to bardzo ważna rzecz. Wiecie, że ten teren jest górzysty. Trudno jest wykonawcom tam z jakąśkolwiek inwestycją wjechać i cokolwiek robić. Także bardzo dziękuję za to, że w końcu po tylu latach mieszkańcy Podgórza będą mieli oświetlenie uliczne. Również dziękuję za wodociąg dla kilku mieszkańców w Celinach, za realizację, też jeszcze do końca nie jest wykonany, ale jak już jest na etapie robienia, to już jest powód do cieszenia się z tego. Także bardzo dziękuję. Szanowny panie burmistrzu, ja jeszcze chciałabym prosić w miarę możliwości o utwardzenie drogi gminnej, który to jest bardzo mały odcineczek przy przepompowni w Celinach. Jeżeli udałoby się poprawić zjazd z drogi powiatowej właśnie na tą drogę gminną, to bardzo o to proszę, ponieważ przy udrażnianiu rowów przy drodze powiatowej ten zjazd został zniszczony. Nie ma możliwości nawet wjechania z kruszywem na tą drogę gminną. Jest to odcinek, nie wiem, może 50 metrów, ale bez tego zjazdu to trudno się mieszkańcom dostać do swojej posesji. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że innych wniosków, zapytań Państwo radni nie mają. Przechodzimy do punktu 9. To jest udzielenie odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Jest szereg pytań pana radnego Dudka. Jeśli chodzi o ławki przy zamku, przy ruinach, to jest już zlecone, żeby to zrobić, bo pracownik o tym wie. To już było dostrzeżone podczas wakacji, kiedy tam chodziliśmy, że trzeba wymienić te ławki. Prace przy ruinach zamku po Tentynie. W tym tygodniu byłem w starostwie powiatowym w Kielcach u pani dyrektor w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Firma bądź wczoraj, bądź dzisiaj otrzyma prawomocną decyzję na pozwolenie na budowę, jeśli chodzi o pracę przy zamku Bodzentynie w ramach Śladami Kultury Bodzentyńskiej. Ubytek na ulicy Słonecznej przekaże to służbom. Tak samo jak i poprawa studzienki na Armii Krajowej oraz studzienek na Kieleckiej przekaże to pani prezes spółki tą informację. Jeśli chodzi o wynik konkursu na księgową spółce, to pan, z tego co mówiła pani prezes, pan już napisał pismo chyba do pani prezes, także pan otrzyma na piśmie informacje. O wyroki sądu pan pytał, kto jest odpowiedzialny za pisanie wniosku. Prawnicy nam odpowiedzi. Przygotowują to prawnicy, żeby było zgodne z prawem. Jeśli chodzi o zwolnienie pracownika, nie wiem, o którego pana chodzi. Pan powiedział o sobie,
o jakimś drzewie. Nie będę się do tego odnosił, bo jeśli chodzi o sprawy personalne, to odpowiedzialna osoba to jest burmistrz, nie radny, nie inna osoba. Także nie będę teraz o tym mówił. O szczegółach, o wycięcie drzew panu chodziło, tak? Czy jest zgodne? Oczywiście według prawa są pewne grubości drzew, że nie wolno w okresie lęgowym wycinać drzew, muszą być pozwolenia ze starostwa i tak dalej, i tak dalej. To jest określone w przepisach o ochronie przyrody. Dofinansowanie zabytków, pan już mówiłem o tym, że myśmy dołożyli już, mamy 1 400 000, będziemy przygotowywać sobie dokumentację na, mamy 9 miesięcy na to, żeby ogłosić przetarg. Pani, a 4 pytania odpowie zastępca o tą stację paliw, cmentarz, Langiewicza i bariery, to zastępca ma materiały przy sobie, to przekażę państwu informacje. Pani radna Barcikowska, ulica Świętokrzyska, jest ubytek w drodze. No to też zlecę służbom, żeby podjechali tam i ocenili tą sytuację oraz wyczyścić rowy z krzewów Łysogórska Żeromskiego. Ale to trzeba sprawdzić, to już pracownicy pojadą i to ocenią. Pani Skarbek Dominika pytała o wycięcie drzew i krzewów Jącka Rządowy. No też to ocenimy i ewentualnie zlecimy zewnętrznej firmie, żeby było to zrobione rzetelnie. O plac Łuzawa pani mówiła, o dożynkach, o tych ostatnich wydarzeniach. Pan radny Zieliński pytał o wycięcie tej wierzby, które one wiszą nad drutami tam. Tak, ja w zeszłym tygodniu, wracając z PSAR, też przyjechałem bezpośrednio od pani kierownik naszej i zleciłem napisanie kolejnego już pisma do powiatu, bo gmina nie może zlecić tego, bo to jest droga powiatowa. Musi i teraz po raz kolejny. Ale one, jeśli wychodzą koroną nad drogą, to zarządca drogi ma obowiązek czy prawo wyciąć równo z tym. Ale to musimy znaleźć właściciela po sesji. Chyba. Aha, no to dobrze, to sprawdzimy to. O drodze gminnej mówiłem, to w ciągu, nie wiem, miesiąca będzie umowa i firma tam, pierwszy etap będzie do mostu, a w przyszłym roku kolejny etap do Leśnej. Pani Borek pytała o wycięcie krzewów, Siekierna Leśna. To my już taki pakiet, drodzy państwo, szanowni radni, napiszemy po sesji dzisiejszej te wszystkie wasze pytania do starosty Kieleckiego, żeby podjął działania w ramach wycięcia tych wszystkich krzewów przy drogach powiatowych. Wiem, ale no napiszemy po dzisiejszej sesji. Ja nie wiem, czy wiecie co, napiszemy do wiadomości też radnych powiatowych, dobrze, wszystkich czterech. Po sesji dzisiejszej, bo jak tutaj nie ma przedstawicieli powiatu, to możemy wysłać też, żeby też może też naciskali na starostwo, żeby ktoś tutaj przyjechał. Ubytki na Śniadce, to było już mówione, pani mówiła o tym chyba na wcześniej. Tak, na zebraniu, tak. Śniadka, druga trzcianka, to pamiętam o tym. No, okej. Okay. Pętla święto, pani Zosi Gliwy, tośmy uzupełnili kruszywem. Przystanki to chyba już się robią, z tego co mi te, chyba mi mój zastępca. Miał zrobić do końca tygodnia, sprawdzimy to. Świetlica, odbiór, to mówiła pani o tej uroczystości. Pani Obara mówiła o tej lampie, to pamiętam z zebrania sołeckiego, że tam była prośba od mieszkańca, żeby tam uzupełnić jedną lampę przy skrzyżowaniu. A lustro, no to trzeba rozważyć, jak to umieścić, czy to musi mieć zgodę powiatu, bo to jest droga powiatowa, czy na drodze gminnej. To trzeba też to... No powiatowa, bo jest to Łazy i tutaj to jest powiatowa, więc sprawdzimy. Pani przewodnicząca pytała o posypanie kruszywa. Też to wszystko zamieścimy jakby w jednym piśmie, bo to jest odcinek, pani przewodnicząca, z powiatówki do gminnej, tak? To jest zjazd drogi powiatowej na drogę gminną. Droga gminna jest bardzo krótki odcinek, to jest tej drogi gminnej. To jest koło przepompowni w Celinach. Nawet gdyby był potrzebny wjazd do tej przepompowni, to w obecnej sytuacji nie można zjechać z drogi powiatowej, żeby tam się dostać. No to miało być zrobione razem z tymi przystankami, więc myślę, że to teraz. On przyjedzie, bo to wiemy, wykonawca, który ma umowę z nami. Może jakaś taka dryna, która... Do końca tego tygodnia miał to zrobić. To i te przystanki na dole. Dziękuję. Dobrze.
No i co, i światło na podgórzu po wielu latach, jak mówiła pani przewodnicząca, już jest. Więc tyle chyba z tych pytań. Tu jeszcze cztery odpowiedzi do pana Dudka, pan zastępca, odnośnie tych pytań skierowanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w tej odwrotnej kolejności barierki Targowica. Otóż została zawarta umowa na podstawie umowy pierwotnej na zadanie rewitalizacji miasta Bodzentyn etap drugi na podstawie artykułu 214 ustęp 1 punkt 7 ustawy z dnia 11 września 2009 roku. Kwota wykonania tych barierek to suma 34 250 zł brutto. Mieliśmy takie zapisy w tej pierwotnej umowie, że możemy podpisać dodatkową umowę na wykonanie robót podobnych. A skąd się te barierki pojawiły? Nie mieliśmy tam obowiązku montowania takich barierek, natomiast wystarczyło powiesić tabliczkę, uwaga, a jak Państwo wiecie, za tymi murami tam jest ze 2-3 metry. I patrząc na to i mając w głowie, że na tym parkingu mogą wysiadać też dzieci i gdzieś tam odbiec rodzicom, zdecydowaliśmy się, żeby takie barierki tam zamontować, bo no, wystarczy, że raz takie coś się wydarzy i to już mogłaby być tragedia. A jeszcze tak o tym wyborze decydowało to, że jeżeli robiła to ta sama firma, to wszystkie gwarancje i inne rzeczy zostały po prostu zachowane, jeden wykonawca. Natomiast tak jak mówię, artykuł tutaj panu Dudkowi przeczytałem, to wszystko szło przez platformę zakupową PZP, zgodny jest do sprawdzenia, bardzo proszę, jeśli jest taka potrzeba, sobie to posprawdzać. Pytanie, stacja paliw z dół. Proszę Państwa, my nie znamy indywidualnych zamierzeń przedsiębiorców, nawet nie mamy bardzo prawa o nie pytać. O takim czymś dowiadujemy się w momencie, kiedy ktoś składa tutaj wniosek o warunki zabudowy. Nie pytałem, natomiast nic takiego tutaj mi się gdzieś nie obiło uszy. Natomiast może to być związane z tym, proszę Państwa, że na tą chwilę paliwo tanieje, a wszyscy spodziewają się, że za 2 tygodnie zdrożeje i robią zapasy. Jeżeli ktoś ma firmę transportową albo inną, albo rolnik, który ma dużo pola, to wcale się nie dziwię, że robi zapasy. Też bym zrobił, ale nie mam gdzie przechowywać. To jest drugie pytanie, Bodzentyn cmentarz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką procedurę rozpocząć, tylko ksiądz musi złożyć wniosek. Właściciel gruntów musi złożyć wniosek do urzędu. Tak zrobił ksiądz proboszcz, w tej chwili ksiądz dziekan we Wzdole. Te procedury nie trwają krótko i proszę Państwa, to ze 2,5, ze 3 lata gdzieś się ciągnie, w zależności od tego, czy grunty, które przeznaczone pod rozbudowę cmentarza, to są grunty rolne, trzeba występować do ministerstwa. I trzeba sobie zdawać sprawę, że to rok, dwa trwa, tym bardziej dzisiaj, kiedy wiemy, że się zmieniło kilkanaście dni temu całe prawo dotyczące zagospodarowania przestrzennego. I tak de facto dopiero pan minister powiedział, że po wyborach zaczną się szkolenia, jak wydawać na podstawie tych nowych przepisów WZ-ki i inne rzeczy. Będzie okres przejściowy i w tym okresie przejściowym ja już dawno mówiłem, że kto ma jakieś zamiary, kto ma działki w takich miejscach, które nie do końca potem mogą się nadawać pod budowę, to żeby składać o te warunki teraz, póki jeszcze jesteśmy, jest taka możliwość. Kolejne pytanie to jest ulica Langewicza, ta ostatnia poprawka. I powiedział pan, że skłamałem, bo powiedziałem, że zostanie to naprawione w okresie wakacyjnym. Pierwsza, i to była odpowiedź dziś z czerwca, firma rzeczywiście weszła w lipcu, poprawiła jak poprawiła, czyli było gorzej niż było na początku. Następnym razem weszła we wrześniu, poprawiła to, co było źle, było jeszcze gorzej. I teraz po interwencji weszli na drugi dzień po swoich poprawkach, po pierwszych opadach, że tak powiem, kiedy można było określić, czy to, co zrobili, jest dobrze zrobione. Pan tutaj chyba ze 3 minuty mówił, jaka to tragedia, jaka to różnica i mówił o iluś tam różnych tych kanałach. Te kanały na całej długości są takie same, tylko w tym odcinku, gdzie jest najmniejszy spadek, to jest ostatnia część tego rowka odwadniającego
między dwoma ostatnimi studzienkami na ulicy Langiewicza od strony Rynku Górnego, gdzie ten spadek jest bardzo mały i jest bardzo trudno go na kostce zachować. Tam jest 0,5-0,6. Wykonanie tego na kostce zwykłej brukowej jest do zrobienia, na asfalcie jest do zrobienia, tu też jest do zrobienia, tylko nie jest to takie proste. Jak na razie firma na to reaguje? Jeśli chodzi o pierwszy deszcz, wydaje nam się, że to wszystko zafunkcjonowało. Będziemy obserwować. Nie ma tam ani żadnego jakiegoś błędu konstrukcyjnego, ani niczego. Kwestia estetyki to jest na 3, 4, 5 metrach. I jak to wszystko gdzieś powysycha i po 3 tygodniach, zobaczymy. Dajmy szansę, jak to będzie za chwilę wyglądać. Podejrzewam, że na to zwraca uwagę pan, jeszcze pana dwóch kolegów, jeden mieszkaniec, z którym tam mieszka, ja i pani kierownik. Tyle. Bo tyle osób na to zwraca uwagę. Jeżeli by to miało zdać, wypełniać swoją rolę i ta woda rzeczywiście będzie skutecznie odprowadzana, powiem szczerze, ja bym to zostawił w spokoju. Jeżeli z tym się pan nie zgadza, no to trudno, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Tak jak mówiłem, barierki założyliśmy, bo często tam jesteśmy i zauważyliśmy, że w pewnym momencie jedno dziecko gdzieś tam odbiegło. Nie daj Bóg, coś by się stało. A zawieszenie tabliczki to nie jest rozwiązanie sytuacji. I jeszcze, jeśli mogę, pani przewodnicząca, chciałem zająć dosłownie 3-5 minut. Będę się streszczał, żeby pani Katarzyna, tutaj pani inspektor, nie miała dużo pisania. Najwyżej przekażę jej te swoje notatki, a na koniec powiem tylko jedno zdanie od siebie. Proszę państwa, dużo słów tutaj od pana radnego padło, tylko tak naprawdę niewiele z tego wynika. Ja powiem tylko państwu tak. Bo pan tutaj mówił, że nie głosuje za budżetem, natomiast nigdy pan nie zaproponował czegoś takiego, że proszę zdjąć 300 tysięcy z administracji i przekazać te na cele charytatywne albo na renowację zabytków. Na charytatywne nie możemy, ale na zabytki mógł pan cokolwiek wskazać. Nigdy pan tego nie zrobił z automatu od początku, jak pan tu jest. Neguje pan wszystkie działania, jakie tu są. I to, co powiedział pan burmistrz, że już najbardziej to jest, wie pan, nieważne zresztą, dobra. Proszę. Nie, tak. Ja chciałem tylko krótko na dzień dzisiejszy. Przerabiamy w tym roku, proszę państwa, my bez spółki, to jest około 25 milionów. Budowa kanalizacji, wzdłuż parcele Święta Katarzyna, 8 241 tysięcy plus inspektor nadzoru. Te prace rozpoczęły się na parcelach, za chwilę rozpoczną się również w Świętej Katarzynie. Zakończenie robót to jest jesień przyszłego roku. Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach o salę gimnastyczną, punkt przeszkolny i świetlice to jest 5 milionów 163. Prace trwają i widać rzeczywiście, że intensywność tam na razie jest dobra. To wszystko gdzieś. Proszę? Ile z naszego budżetu? Proszę? Wszystko przechodzi przez ten budżet, który państwo głosujecie. A część jest ze środków, które nam oddano, które najpierw nam zabrano. Wszystko, co się dzieje na terenie gminy, panie radny. Wszystkie panie radne, nie będę mówił tego, co mówi pan radny Dudek, jak ja mu się wcinam. Wszystkie pieniądze, które są wydawane na terenie tutaj gminy, nie są burmistrza, nie są moje, nie są pana, poza tymi 90 złotami i 9 groszami, tylko są pieniędzmi wszystkich mieszkańców, a my tylko te pieniądze dzielimy. Raz lepiej, raz gorzej. Nasze pieniądze, moje pieniądze, bo są podatnika. Jestem podatnikiem. A ja nie zrozumiem. Nie zrozumiał mnie pan, ale to nic. Panie radny, proszę udzielić instrukcji sąsiadowi, bo jak ja coś takiego robię, to pan mówi, że jestem niekulturalny. Do brzegu. Jeżeli burmistrz którykolwiek mówi, że coś daje, to kłamie. Jeżeli którykolwiek premier i rząd mówi, że coś daje, to kłamie. Bo to nie są ich pieniądze, tylko to są pieniądze wszystkich mieszkańców. Jeżeli i nie jest inaczej. Ale równie dobrze te pieniądze, które tam są z COVID-u, to są pieniądze z COVID-u. Mogły być przeznaczone w każde inne miejsce na terenie gminy. Zdaje sobie pan z tego sprawę? Tak, ja sobie zdaję. Dziękuję bardzo. Następna inwestycja. Jeszcze raz. Czyli czyje? Tak, to są dokładnie te pieniądze, które zostały zabrane z PIT-a. Ale nie mówimy o tym. O tym, o tych samych pieniądzach mówimy, panie radny. Ale pan jest za, czy pan jest przeciw? Ale szanowny panie radny, jeżeli pan chce zabrać głos, proszę to do mikrofonu. Nie chcę zabierać, już teraz czekam. Tylko 909.
I następne to jest wodociąg Święta Katarzyna 130 tysięcy, wodociąg Celiny 103 tysiące. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy jest 6 milionów 800. Myślę, że to jeszcze z miesiąc, mam nadzieję, że się gdzieś z tym uwiniemy. Rewitalizacja, w ramach rewitalizacji ostatni już etap, to jest realizowana ulica Wolności, to zostało zrealizowane, to jest kwota 880 tysięcy. Proszę Państwa, mówię w zaokrągleniu. Świetlica Dąbrowa to jest ostatni etap, 550 tysięcy. Ostatni etap, bo tam było kilka i tam już sporo pieniążków, nawet środków tych sołeckich. O nich nie będę je dzielił. Na tablicach, które tam są wskazane ostatnie działania, a nie są podane dokładnie nasze wkłady własne. Świetlica Wola Szczygiełkowa, ostatni etap to jest 470 tysięcy. W tej chwili, tu już pan burmistrz pewnie mówił, czekamy na wydanie decyzji pozwolenia na zamek i tak jak mówię, malutkie szanse, żeby te, które żeśmy dzisiaj je przerzucili, to się w żaden sposób nie wiąże z umowami, które były podpisane wcześniej, bo pan doskonale wie, że to data podpisania i zaciągnięcia zobowiązania się liczy, natomiast jestem w 95% przekonany, że zostaniemy przy kwocie, która tam była, a ewentualnie o 100 tysięcy mniej, bo takie gdzieś tutaj pojawiają się kwoty ze strony wykonawcy, który całej kwoty w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, bo to będzie różnie około chyba 6 milionów złotych, które jest szansa, że uda się przerobić do końca tego roku. Proszę Państwa, to jest z tego, co się dzieje na bieżąco. W ciągu 2 miesięcy powinna być również zrobiona legendarna droga, odcinek 100 metrów na Podgórzu, gdzie, tam jest 90 parę metrów. Remont tej drogi, zmiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię asfaltową, gdzie najpierw to była zmiana, próba wykupu od parku, bo to była działka parkowa, potem była zamiana, wreszcie żeśmy to przejęli i mam nadzieję, że w tym roku do świąt uda się zakończyć ten temat. To, co tutaj pytał pan radny, w tej chwili już na szczęście po negocjacjach i coraz bliżej jesteśmy podpisania, nie my, tylko Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, jesteśmy podpisania umów z wykonawcami na takie rzeczy jak droga, tylko to będą 2 etapy realizowane, myślę, że już w przyszłym roku. Łącznik od Psar do drogi wojewódzkiej i to są 2 oddzielne przetargi. Firmy tutaj zeszły, zmienili się, przy tym drugim etapie przetargowym zmienili się wykonawcy, zamienili się miejscami na podium. Na jednym przetargu zaoszczędziliśmy 50 tysięcy po negocjacjach. I na drugim też takie niewielkie, ponad 100 tysięcy razem. I to jest odcinek drogi na zakrętach Psary w kierunku Grabowej, odcinek drogi w Świętej Katarzynie i odcinek drogi w Dąbrowie, który chcielibyśmy już, jak wykonawca podpisze umowę, żeby to jeszcze rozpocząć ewentualnie w tym roku. Zobaczymy, bo to nie są łatwe przetargi z Polskiego Ładu, gdzie jest ta 1-2 płatności, a tam mamy 4 gminy w jednym przetargu i 11 gmin, a 15 zadań w drugim przetargu. Tam jest również też samochód OSP wzdół. I na koniec tylko 2 zdania chciałbym się odnieść do tych wcześniejszych i powiem szczerze, jak te pisma wpłynęły, mi nie było i nie bardzo wierzyłem odnośnie pytania o zdrowie. No proszę Państwa, Pani Przewodnicząca to już powiedziała. Człowiek, który siedzi koło mnie, pan burmistrz Dariusz Skiba, przez te 8 lat z naszą jakąś może niewielką pomocą. Proszę Państwa, przerobiliśmy tu kwotę razem ze spółką 170 milionów złotych. 169, z małym haczykiem. W tej chwili są wnioski złożone na 51 milionów. Daje nam to kwotę 220 milionów. Także nasuwa się tu pytanie, kto kogo i o co pyta i o co powinien pytać. I nie wiem, ja sobie gdzieś tutaj takie fajne sformułowanie zapisałem. Wie pan, tutaj do pana radnego się zwrócę już tak jednym zdaniem, że utwierdził mnie pan w przekonaniu, może niech pan nie bierze tego bardzo do siebie, że żeby być otępiałym, to niekoniecznie trzeba brać leki otępiające. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę burmistrz. Dla informacji, jeśli chodzi o stan mój zdrowia, to przez blisko 9 lat pracy w samorządzie gminy byłem tylko 5 dni
na zwolnieniu lekarskim. Czyli, drodzy Państwo, co dwa lata jeździmy pracownicy na komisję lekarską i cały czas komisja lekarska wydaje orzeczenie, że jestem zdolny do pełnienia tejże funkcji. I troska pana radnego w tym temacie jest zbyteczna, moim zdaniem nadużyciem i kompletnym pomyleniem swojej działalności. Proszę, wiceburmistrz pan Andrzej Jarosiński. Ja chciałem, proszę państwa, zapomniałem o jednej sprawy, bo pan radny tutaj powiedział, że te 9 zł i 9 groszy to jest wynika kontroli i co my tu robimy, jak takiej rzeczy nie potrafimy dopilnować. Otóż, proszę pana, pilnujemy wszystkich innych ważniejszych, a tutaj gdzieś panią w księgowości się usnęło, ponieważ była zmieniana w 2019 roku uchwała i tam były inne daty wypłat tych diet. Natomiast jeśli pan mówi o tych kontrolach RIO i tych wielkich tutaj nieprawidłowościach, to ja wszystkich państwa zachęcam do wejścia na stronę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tam są protokoły z poszczególnych gmin. Proszę sobie przeczytać, ile jest zaleceń, a jak komuś się nie chce, to niech tylko sprawdzi, ile stron mają protokoły z poszczególnych gmin. Ja mam przed sobą ostatni ten protokół, który też był poniekąd pokłosiem tutaj działań pana radnego, bo to na polecenie pewnie Komendy Wojewódzkiej i prokuratury. Ostatnia kontrola RIO, proszę państwa, mamy z tego dwie strony i podpis na trzeciej. Jedno zalecenie, jedna nieprawidłowość. Przy takiej skali działań tutaj i takiej, biorąc pod uwagę, że w ostatnim roku mieliśmy jeszcze wszystkie te węgle, nie węgle, dotacje, jakoś z tym poradziliśmy sobie. Węgiel na placu nam nie został, a wszyscy, którzy chcieli, to ten węgiel kupili. Nie wiem, co będzie w tym roku, może paliwo, jak będzie problem z paliwem, ale też sobie poradzimy. Ale na razie my nie gromadzimy tego paliwa, żeby też było jasne. To proszę porównać skalę tego wszystkiego. I druga rzecz. Pan radny przed chwilą powiedział, że wygrał dwie sprawy dotyczące, proszę państwa, żebyśmy też jasno zrozumieli, informacji publicznej i nieprawdą jest, że nie dostał odpowiedzi na jedną z nich, bo dostał, sam się pod nią podpisywałem, a to, że się nie rozumiemy, to już wszyscy państwo chyba widzicie tutaj. Także to jest taka sytuacja. A powiem tylko tak, nie chcę dawać pracownicy polecenia, żeby sprawdziła, albo wydrukowała, albo liczyła, ile pytań pan radny zadał, ale ja obstawiam, że jesteśmy koło 500 pytań w ciągu tej kadencji. Bo kiedyś sobie zadałem trud i gdzieś tam trochę przejrzałem, chyba z pół roku. Jeżeli w dwóch przypadkach na te 500 sąd nakazał zmianę odpowiedzi, odpowiedź była, treść była niewłaściwa według sądu. W dwóch, na 500. No to proszę państwa, zobaczcie, o czym pan radny mówił tutaj pięknie przez 15 minut. I zabierał nam wszystkim czas, bo ja pana tak traktuję. Pisma od pana, że pan próbuje rozbić tutaj pracę. Bo trzeba siąść, jakieś dokumenty przygotować. Pracownik musi iść czasami do archiwum. Teraz siedzieliśmy, szukaliśmy dokumentów. Nie tak dawno też policja była. O ścieżkę, o siatki. No ale to nie nasz problem. Nie trafił pan pewnie. No ale trudno. Narobił pan roboty komu innemu. Także tak to wygląda. Tak pana traktuję, że pan tylko chce rozbić tutaj pracę, żebyśmy się zajęli odpowiedziami, a nie robili nic. Jak powiedziałem, przerobiliśmy już tutaj wspólnie z pracownikami i z naszą spółką 170 milionów i mamy nadzieję w tych najbliższych dniach, że pozyskamy z polskich ładów, panie radny tutaj, mówię ładnie, tak, z polskich ładów, z innych różnych źródeł. Pozyskaliśmy już i pan radny tutaj mówił, że nie głosował, bo mu się administracja nie podoba. Proszę pana, byśmy mieli doszacowany budżet od początku. I tak jak dołożyliśmy dzisiaj na administrację, tak za miesiąc będziemy dokładać milion na oświatę. Dziś dokładaliśmy milion na oświatę. A pan nie głosował za tym? Pan też za tym nie głosował. Dziś, proszę państwa, dostaliśmy dofinansowanie do boiska treningowego Łysicy i gimnazjum, bo to będzie służyło jednym i drugim. Bieżni przy tym gimnazjum 120-metrowej ze skocznią z piątym torem, boisku trawiastemu w Świętej Katarzynie, bieżni we Wzdole, tam gdzie stoją te stare ubikacje. Te pieniądze już są. Jutro będziemy mogli podpisać umowę. Gdyby wszyscy radni, którzy tu siedzą, zagłosowali tak jak pan Dudek,
musielibyśmy podziękować za te pieniądze. To jest prawie 1 000 000 złotych Polski. I tak się dzieje w każdym przypadku. Jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że jesteśmy w stanie na początku roku przewidzieć, co się wydarzy w listopadzie, to ja tego człowieka serdecznie tu zapraszam, zapłacimy mu każde pieniądze, niech nam podpowiada. Te zmiany są, będą i będzie ich coraz więcej, bo to coraz szybciej się dzieje. A teraz tak naprawdę to jest ostatni moment, żeby jakiekolwiek pieniądze pozyskać. Czekamy jeszcze i chcemy, proszę Państwa, żeby też już było wszystko jasne. Złożyliśmy jeszcze wniosek na, nie pamiętam, 500 tysięcy, 8 milionów i 30 milionów. Mamy nadzieję, nie, oświata, 30 kanalizacji, ale liczymy, tak patrząc na pulę tych pieniędzy w kolejnym tym rozdaniu Polskiego Ładu, jaka jest, że ten wniosek na 8 tysięcy uzyska akceptację. I chcemy, 8 milionów, przepraszam. Wszystkie te pieniądze chcemy przeznaczyć na oświatę i na sport. Proszę Pana, bo chcemy wymienić dziurawy dach na Świętej Katarzynie, dziurawy dach na Bodzentynie, zrobić wszędzie w Leśnej. Leśnej to Stara Szkoła, to gdzieś to zrozumiem. Ale dach będzie nowy, to na 100%. Proszę Państwa, robimy do tego dokumentację. Wprowadzaliśmy dzisiaj tam na dokumentację tak samo pieniądze. Na dokumentację, bo chcemy zrobić też murawę i trybuny normalne na Łesic. Normalne, bo przychodzi coraz więcej ludzi. Trenuje tam, proszę Państwa, 170-200 młodych adeptów piłki. I to dziewczyny i chłopcy. No, ale Panu się nie podobało, że myśmy zwiększali na administracji nie dlatego, że były podwyżki. Od stycznia nic się tu nie ruszyło. Od momentu wejścia w życie najniższej krajowej nowej. Teraz w styczniu też Pan się będzie pytał, dlaczego wzrastają pieniądze na wynagrodzenia. Nie, w styczniu. Bo od stycznia skoczy najniższa krajowa o ponad 500 zł i musimy wszystkim podnieść, bo pracownik gospodarczy skoczy inspektora. To jest logiczne. Wiedzieliśmy, bo dopiero teraz dostaliśmy uzupełnienie. I na tej sesji te pieniądze są wprowadzane. Nigdy Pan nie powiedział, że ta zmiana czy ta inwestycja jest bez sensu. Ja proponuję, żeby ją zdjąć, a wprowadźmy inną, bardziej potrzebniejszą. Z automatu podnosi Pan rękę do góry. I tak jak powiedziałem, jakby takich osób jak Pan było jeszcze 7, nie zrobilibyśmy w tej gminie nic. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, nawiązuje tu Pan Wiceburmistrz do wypowiedzi Pana Radnego Dudka, ale jeżeli Pan Radny Dominik Dudek zabiera głos na jednej sesji około 100 razy i jeszcze pisze do wojewody skargę na przewodniczącą, że mu nie pozwala i nie udziela mu głosu, no to chyba już nic nas, Szanowni Państwo, nie zdziwi, nic. Po prostu sami ocencie to wszystko, sami ocencie. Proszę, Radny Dominik Dudek, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielony głos. Tutaj Pan Burmistrz bardzo impulsywnie przedstawiał te informacje. Tak, tak, tylko fakty. Ja już powiedziałem na temat prawdomówności niektórych osób, Panie Burmistrzu, nie będę się powtarzał. Panie Burmistrzu, odpowiedzieliście podobnie jak wcześniej. Sprawa dotyczy innej nieruchomości. W jednych pismach Pan wie, o którą nieruchomość chodzi, w drugich Pan pisze inną. Szanowni Państwo, no sprawa jest bardzo prosta do wytłumaczenia. Są sąsiednie działki, jedna jest z jednego właściciela, druga z drugiego właściciela. No i tutaj jest problem z cyferkami. O tym, że niektórzy nie znają Pisma Rzymskiego, to mieliśmy okazję się przekonać kilkukrotnie na sesjach, nawet dzisiaj, dlatego już nie chcę komentować. Ja myślę, że dalej informacja nie została udzielona w tym zakresie. Mówi Pan o zmianach. No ja już kiedyś sygnalizowałem, że w WPF-ach robi się pewne zabiegi księgowe po to, aby wskaźniki wychodziły i później to było przy administracji, gdzie była zaniżona kwota, ale to szerzej o tym mówiłem. Mówi Pan o inwestycjach. No ja rozmawiam o tych inwestycjach. Już mieliśmy mieć piękny amfiteatr. Mieliśmy mieć piękny amfiteatr, miał być piękny żłobek. Na razie to jest wszystko wirtualia. Mówi Pan, że ja nie składam wniosków, nie składam pomysłów. No i tutaj Pan kłamie po raz kolejny, bo składam wnioski do budżetu. Nie wiem, czy Pan je widzi, nie widzi, czy Pan... Panie Burmistrzu, po raz kolejny Panu mówię, trochę kultury. Ja dziwię się, że Pan przez tyle lat będąc nauczycielem nie posiadł takiej elementarnej wiedzy jak na temat kultury, że Pan głos
zabiera osobie, przerywa niekulturalnie. Dziwi mnie to bardzo, ale widząc pana dzisiejsze reakcje na koniec i pewne symptomy, no to już podejrzewam dlaczego. Dlatego bardzo proszę o takie obiektywne ocenianie niektórych rzeczy, a nie tylko rzucanie pewnych takich frazesów. Mówi pan o odpowiedziach, tak jak wspomniałem. Tłumaczy pan to w taki sposób, no nie do końca właściwy, bo opisałem szerzej tą sprawę, myślę, że pan się o tym niedługo przekona, gdzie wiedział pan w pewnej instytucji, o jaką działkę chodzi, tutaj nie wie. Kolejna sprawa, nie przypinajcie wszystkich wizyt tutaj z różnych instytucji mojej skromnej osoby, bo aż taki zaradny i aż taki aktywny to nie jestem. To, co powiedziałem, pod tymi swoimi się podpisuję po to, aby mieć wiedzę w tym zakresie, aby później móc w odpowiednim momencie pewne sprawy odświeżyć i to wszystko jeszcze raz pokazać. Dlatego proszę, proszę nie utożsamiać mnie z każdym złem, które dzieje się w tej gminie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, burmistrz pan Dariusz Skiba. Pani przewodnicząca, szanowni widzowie, drodzy państwo, przed chwilą zastępca odczytał fakty, które są, które dzieją się. Opowiedział o szczegółowych, bardzo istotnych, wielomilionowych inwestycjach, które są potrzebne, konieczne na wniosek mieszkańców od wielu, wielu lat. A my się zajmujemy jakimś panem cały czas, przez 5 lat, który próbuje zaburzać i zagłuszać naszą pracę dla mieszkańców. Ten pan, który tu siedzi, on się zajmuje ustalaniem jakichś numerów działek, które nie mają istotnego wpływu na inwestycje. Zasypuje nas pismami o stanie zdrowia, o zwrocie 9 zł zaległości i 9 groszy. O takich sprawach pan radny mówi. My mówimy o rzeczach kluczowych, o istotnych dla rozwoju całej gminy, a pan sobie robi z tego samorządu, z tego urzędu jakiś swój prywatny cyrk. Zmieni się według mnie za jakiegoś lekarza, prawnika, ekonomisty, budowlańca, technologa. Na wszystkim się zna i próbuje nas szkalować. I ubarwić wszystko tak, że jesteśmy złymi ludźmi. Powiedział zastępca, że około 500 pytań zadał pan radny, a dwa chyba były może no, niezgodne z jakby z jego oczekiwaniem i może mylące były, odpowiedzi były. Jaka to jest skala? Jaka to jest skala? I faktycznie tutaj będący większość Rady Miejskiej, ja to dziękuję bardzo, że wspólnymi siłami kreujemy rozwój naszej gminy. To jest naprawdę, ja mi się wydaje, że szkoda rozmawiać i wymieniać, bo i tak naprawdę to nic nie zniesie absolutnie, bo już jest koniec kadencji i ani pan mnie nie przekona, ani ja pana. Po prostu my musimy dotrzeć z wiarygodną informacją do mieszkańców, wiarygodną. O właśnie o tych ogromie inwestycji przez te lata, żeby pokazać mieszkańcom to, co jest, że to jest zrobione. Nie, że udało się zrobić, tylko zrobiliśmy to przez ciężkie lata pracy. I jeszcze przez takiego człowieka, który nam kładzie pod nogi kłody. Bo pracownicy, którzy pracują w tym urzędzie i pracowali wcześniej, oni mają dużo pracy też między innymi, że pan zasypuje tymi pytaniami różnymi, odpowiedziami, kserowaniami. Powiedzmy jasno, że dzisiaj nic nie wynikło. No nic nie wynikło. Przez te prawie 9 lat naprawdę pan nie ma dla mnie absolutnie żadnego sukcesu, żadnego sukcesu, jeśli chodzi o rozwój tej gminy. Głosując przeciw nawet dzisiaj temu tych kluczowych zmian, które są na temat projektów, dokumentacji, prowadzenia środków na inwestycje w mieście Bodzentyn, drodzy państwo. Ten pan wasz radny głosował według mnie przeciwko waszym inwestycjom. I to mówię świadomie, bo głosując przeciw zmianom pokazał naprawdę, że jest przeciwny tym inwestycjom. To jest moje osobiste zdanie. Szanowni państwo, ja już myślę, że wszystkie wnioski i zapytania były, po prostu była możliwość na zadawanie w punkcie 8. Odpowiedzi zostały już. Pani przewodnicząca, przewodnicząca prowadzi sesję. Jak pan się proszę, że chce zabrać głos. Jak pan ma problemy z słuchem, to można iść. Szanowni państwo, i dziękujmy Bogu, naprawdę dziękujmy Bogu, że współpracując w tej Radzie Miejskiej z takim właśnie panem radnym, jeszcze nie odeszliśmy od zmysłów. Dziękujmy Bogu.
Szanowni Państwo, ja już skończę panów dyskusję, pana wiceburmistrza, pana radnego Dominika Dudka. Przechodzimy do punktu 10. Pani przewodnicząca, ja chcę zabrać głos. Pani przewodnicząca. Został wyczerpany. Pani przewodnicząca, chcę zabrać głos. Dziękuję wszystkim za udział. Pani przewodnicząca, chcę zabrać głos. Dziękuję.